Działa. Działa. Także dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie, tak, na webinarze Dlaczego warto, by każdy coach i trener miał kartę ludzki, rozwój, ludzka zmiana. Takie mamy tu zaczepne pytania. To przerzucam, tak? Przerzucaj nam. Przerzucam. Najpierw powiemy, zaraz się przedstawimy też, bo my się uznamy, a chętnie się upoznamy. Najpierw powiemy takie techniczne rzeczy, czekając jeszcze na kolejne osoby dołączające. Zachęcamy, żeby zadbać o swój komfort. Mamy taką nadzieję, że właśnie te 2 godziny spędzone z nami będą takie przyjemne, że to będzie taki czas dla Was na taką chwilę też zatrzymania, pobycia w gronie coachów, trenerów, psychologów. Też zaraz Was zapytamy, kim jesteście, żebyśmy się tutaj też tak dobrze poczuły, żebyśmy wiedziały, kto jest tutaj na naszej sali szkoleniowej, wirtualnej. Może Wam się przydać też coś do pisania, bo tak przygotowałyśmy ten webinar w takiej podwójnej formule, że z jednej strony chcemy, żebyście też skorzystali tak prywatnie, żeby może jakiś temat swój sobie dzięki tym kartom przerobić, żeby się czemuś poprzyglądać, ale też z drugiej będziemy patrzeć z takiego meta poziomu, czyli właśnie gdzie te karty mają swoje zastosowania, gdzie możemy ich używać w pracy jako trener czy coach. Będziemy w opcji tej takiej wyciszonej, do tego zachęcamy, kiedy mówimy, żeby sobie nawzajem po prostu nie przeszkadzać, ale też będziemy oczywiście zachęcać do wymiany opinii, do dyskusji i do takiego też no, odzywania się po prostu. Warsztat jest nagrywany, tak jak tu Marta zapowiedziała, więc też uprzedzamy o tym, jeżeli ktoś nie chce być nagrany, to oczywiście my to rozumiemy, więc wtedy można wyłączyć kamerę, tak, ale wolałybyśmy, oczywiście zachęcamy do tego, żeby być tutaj aktywnym jak najbardziej. No ale też uprzedzamy, żeby każdy zrobił zgodnie z własnym tutaj komfortem też. Jak macie jakieś pytania też, powiedzmy, nie wiem, będziemy szły z tematem a coś Wam się pojawi, to zachęcamy, parkujcie wszystkie te pytania na czacie. My się postaramy na wszystkie odpowiedzieć też na koniec. Zaplanowałyśmy taki moment na wymianę pytań, więc też do tego zachęcamy. No i działamy sobie do 12, 2 godziny. Tak, i może to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, skąd ten tytuł i dlaczego taki zaczepny. Znaczy, po pierwsze jesteśmy przekonane, że rzeczywiście jest to narzędzie, które może się przydać każdemu coachowi, każdemu trenerowi, ale też korzystają z tego narzędzia psychoterapeuci i bardzo polecamy to narzędzie superwizorom. W superwizji niezwykle to narzędzie się sprawdza i ono, ja przynajmniej tak mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, zauważyłam, że może być jak taka, mi się to kojarzy z metaforą liny, jak taka lina, której można się trzymać w trudnych momentach, które się pojawiają w procesach. Zarówno na początku, kiedy kontraktujemy procesy, zarówno w momencie, kiedy gdzieś utykamy w generowaniu opcji, czy też realizowaniu różnych opcji działania. I jakby kochamy też karty ze zdjęciami. Asia wydała swój zestaw warsztatowy, ja wydałam swoje karty drzwi do ja. Uwielbiamy zdjęcia jako też metaforę, element pracy coachingowej, ale widzimy, że te karty przez tą taką konstrukcję merytoryczną, o której też za chwilę powiemy, mogą być świetnym wsparciem po prostu w różnych trudnych momentach procesów. Więc stąd ten przewrotny i lekko zaczepny tytuł, ale jesteśmy do niego przekonane. I może 2 słowa o nas. Najpierw ja się przedstawię, za chwilę przedstawi się Asia. My wspólnie stworzyłyśmy te karty, to jest nasze wspólne dzieło. Zawsze się śmiejemy, bo tak akurat wyszło, że Asia ma 3 synów, ja mam 2 synów, że mamy samych chłopaków, to te karty nazywamy naszą córeczką dla równowagi. I tak nas to jakoś zabawnie trzymało, kiedy tworzyłyśmy te karty. No ja mówię o sobie przewrotnie, że jestem coachycą, dlatego że bardzo dużo pracuję z kobietami i szczególnie w obszarze wzmacniania kobiet w odwadze i odważnym podejmowaniu wyzwań. Stąd też ta zaczepna coachyca jako czarownica, wilczyca i tam sobie możecie dodać różne końcówki, ale jestem coachem na poziomie PCC, jestem też trenerką, jestem facylitatorką podejścia Playing Big, które właśnie wzmacnia kobiety w odważnym podejmowaniu wyzwań. I pracuję w takich tematach, które nazywam takimi bardzo kulisowymi, czyli pracuję i z odwagą, i odpornością psychiczną, inteligencją emocjonalną i wspieram generalnie
menadżerów, też HR w różnym, w przechodzeniu przez zmiany także z poziomu takiego psychologicznego. No i to chyba tyle o mnie. Jestem psycholożką z wykształcenia, to jest kolejna rzecz, która nas łączy, bo obie studiowałyśmy na KUL-u. Asia, oddaję Ci głos. Dosłownie, już Marta powiedziała, także ta psychologia w moim życiu to jest taka baza i ja zawsze tak opowiadam, że mam takie dwie nogi zawodowe. Jedna to jest trenerska, czyli prowadzę szkolenia, warsztaty i dużo na sali szkoleniowej, a druga to właśnie coachingowa i też jestem coachem PCC i dużo pracuję z zespołami i grupami właśnie tą metodą. Taki mój obszar specjalizacji to ja dużo pracuję z liderami, najczęściej z osobami, które są tuż po awansie, które są w jakiejś zmianie zawodowej. I tu właśnie te metody, narzędzia, też to narzędzie najchętniej wykorzystuję w tej pracy. Także te tematy, które są mi z kolei bliskie, to właśnie zmiana zawodowa. Wspieram w tej zmianie i w takim rozwoju, w odnajdywaniu się, w szukaniu tej swojej drogi. Także też dzisiaj z racji, że jesteśmy grupą, to z dużą przyjemnością ten webinar. No i chyba tyle, to takie najważniejsze, nie chcę tu jakoś przedłużać. Pozwólcie, że też chcemy wiedzieć, kto jest na naszej sali, więc pozwólcie, że zapytam i napiszcie proszę na czacie może właśnie, bo tak w rundzie to za dużo czasu może by nam poszło, to jednak są tylko 2 godziny. Skąd jesteście? Zawsze nas tak ciekawi, z jakich miast. Ja na przykład jestem z Lublina, Marta jest z Warszawy, więc też z różnych miast. I możecie, napiszcie też, jaki zawód wykonujecie. Tu część osób znamy, ale nie wszystkich. Właśnie, czy jesteście coachem, czy trenerem, czy HR menadżerem. Też to nam pozwoli dopasowywać to, co mówimy, do waszych potrzeb. Tu Aleksandra z Inowrocławia, Bożena z Chorzowa, pracuje jako terapeuta uzależnień. Anna Sosnowca, doradca zawodowy, rekruter, świeżo upieczony coach, super. Basia Gdańska, menadżerka i coach. Fajnie, bo też różne zawody. Iza, jak miło Cię widzieć. Iza ze Stanford, proszę, psycholog, trener i coach. Joanna z Warszawy, coach, trener, psycholog. Aneta z Zabrza, psychoterapeutka. Małgorzata z Łodzi, wykładowca, pracuje na przykład w tematach zarządzania zmianą. Jestem coachem i takim coachem kryzysowym. Super. Super. Fajnie. Dobrze, że jesteście. Tak, bardzo fajna grupa. Także też będziemy starały się właśnie pokazywać i ten kontekst takiego psychologa, i trenera, i coacha. Także gdzie te karty, jak można z nich korzystać. Tak. To może o kartach teraz, co Asia? Monika jeszcze przeczytam. Pozwól, z Warszawy coach, trener, coach talentów Galupa, coach MLC i menadżerka. Super. Cześć Monika. Fajnie, piękna brygada. To idziemy. Tak. To idziemy, to może powiemy też 2 słowa o kartach, tak? Bo mamy świadomość, że może nie wszystkie je znacie, a myślę, że takie mamy przekonanie z Asią, że wprowadzenie na temat tego, jak te karty są skonstruowane, jak są w ogóle stworzone i dlaczego są tak stworzone, pomoże nam też później prowadzić z Wami proces i wyjaśni pewne wątpliwości. Więc tak, po pierwsze wszystkie karty, jak widzicie, bo tutaj, znaczy to oczywiście nie są wszystkie, bo kart jest łącznie aż 105, tak? Czyli każdy, kto kupuje nasze karty, dostaje po pierwsze takie piękne pudełko, bardzo porządne, nie wiem, jakoś przywiązywałyśmy do tego dużą uwagę z Asią. I w tej karcie, w tym pudełku, w tym pięknym pudełku jest 105 kart. Wszystkie karty są namalowane w sposób artystyczny, autorski, bo współpracowała z nami malarka, artystka, która na nasze trochę takie życzenie malowała określone obrazy, które my sobie z Asią wykminiłyśmy, tak, jakby wymyśliłyśmy jako zobrazowanie pewnych ważnych dla nas treści. I jak widzicie, te karty są w różnych kolorach, ponieważ zestaw składa się z kilku różnych talii. I dlaczego te talie takie są? Mamy trzy talie, takie trzy główne talie, chociaż kolorów jest więcej. Pierwsza taka grupa kart to są tak zwane teorie zmiany.
Jest to łącznie 37 kart i łącznie opisałyśmy, zaraz powiem dlaczego używam tego słowa, 8 różnych teorii nazywających zmianę. Mamy tutaj i Grow, mamy też Kubler-Ross, mamy też okna Johariego, mamy teorię Prochaski, tak, która opowiada też o procesach zmiany, czy wzór na zmianę Burkharda, który będziemy tutaj używać. I zależało nam bardzo, miałyśmy po prostu taką wręcz fiksację z Asią, żeby stworzyć narzędzie, które jest i merytoryczne, i metaforyczne, czyli merytorycznie odwzorowuje pewne ugruntowane, znane w psychologii teorie zmiany, po to, żeby móc też teorie zmiany przerzucać do biznesu, żeby psychoedukować w tym obszarze, ale z drugiej strony, żeby te karty były metaforyczne, czyli żeby ta teoria była podana w formie obrazu, który daje szansę na szerszą interpretację. Drugi kolor to są, i druga taka duża grupa to są metafory zmiany i tu mamy 25 kart i to są karty żółte i tutaj mamy 25 różnych metafor zmiany. Oczywiście jak wydałyśmy te karty, to miałyśmy z Asią myśl, o matko, jeszcze ta metafora, po prostu dostawałyśmy jakiegoś, ja mówię, takiego popcornu w mózgu, że wymyślałyśmy jeszcze więcej metafor zmiany, więc mamy świadomość, że to nie jest zbiór pełny, ale jednocześnie tak bogaty, że daje szansę metaforycznego nazywania tego, czym jest zmiana. I mamy chyba naszą ulubioną talię, 40 kart, czerwone. Tutaj akurat jakoś tak gorzej mi pada światło, o, teraz je oświetlę, czerwone, na których mamy rysunki również. I to są tak zwane niuanse zmiany. I to są karty opowiadające o tym, co się w zmianie przydarza albo czego potrzebujemy w zmianie, ale nie zawsze nam się łatwo o tym mówi, nie zawsze łatwo się nam do tego przyznać i nie zawsze to jest takie oczywiste, bo chciałyśmy te karty używać w takim kontekście, że kiedy widzimy, że klient w jakiś sposób utyka, jest mu trudno i on nie wie, co się z nim dzieje i ta zmiana go przytłacza, rozczarowuje, okazuje się nie tak prosta, jaka mogłaby być, żeby te karty były wsparcie w takim momencie. I karty są stworzone tak, że z jednej strony mamy obraz, a z drugiej strony mamy słowo. Czyli każda karta ma jakąś wskazówkę, jakieś słowo. Ono czasem pasuje, bo bardzo nad tym pracowałyśmy, ale nie dla wszystkich pewne słowa są tutaj oczywiste. I dlatego, tadam, mamy jeszcze do tych kart instrukcję, która ma 60 stron, drobnym maczkiem, bo jak spojrzycie, naprawdę drobnym maczkiem, ale każda karta, dosłownie każda karta z tych 105 kart jest w tej instrukcji opisana, czyli jeżeli nie mamy pomysłu, jak kartę zrozumieć, dlaczego ona jest, dlaczego Polkowska z Grelą to wymyśliły, to naprawdę jest mnóstwo wskazówek z naszej strony i mnóstwo pytań do zastosowania. Asia, coś jeszcze dodasz o naszych kartach? Czytałyśmy w takim języku, że dosłownie nawet można czytać klientowi jakieś skojarzenia z tego, co my miałyśmy w głowie. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli chcemy w jakiś akurat, nie wiem, czy proces terapeutyczny w jakąś stronę poprowadzić, albo na szkoleniu chcemy tak z jakąś wybraną przez nas kartą popracować, to ta instrukcja jest też w takim języku właśnie, jakbyśmy mówili do drugiej osoby. Także to jest naprawdę też bardzo takie przydatne, prosto napisane, ale też w taki bardzo praktyczny sposób. To są karty w liczbach, też karty w kolorach. Tu jakby Marta, możesz to przerzuć slajd. Czyli właśnie też tu troszeczkę powiedziałaś, ale to powiem, że żebyśmy też rozumieli, dlaczego są takie kolory plam. To wymyśliłyśmy właśnie, że ta plama czerwona to są niuanse zmiany, żeby łatwo nam było też z tymi kartami pracować. Tak, bo jak mamy 105 w pudełku, no żeby było łatwo wyjąć, skorzystać z nich, to one się odróżniają kolorami. Żółte to są właśnie te niuanse, a kolorowe, to znaczy każda oddzielna teoria ma swój kolor. I tak właśnie Burkhard jest fioletowy, tak, Kubler-Ross w tym szarym odcieniu. Każda z teorii, którą tych 8 ma swoją barwę, więc łatwo jest też z tym pracować. O, tak. Tak, rysowane przez artystkę i tworzone z pasją miesiącami i rzeczywiście chyba z 1,5 roku nam to zajęło, Asia, nie? Żeby te karty
Tak, powstało. My zawsze tak się śmiejemy, czasami są takie słowa, a możesz sobie zrobić swoje narzędzie ze zdjęć stokowych. No mówimy, no nie, bo jakby to też wymaga wiedzy, wymaga jakiegoś przyjrzenia się. Robiliśmy mnóstwo wywiadów, rozmów, testowałyśmy to w różnych obszarach i na pewno wiemy, że to narzędzie działa na naszych, na klientów naszych i waszych też, bo już te karty jakiś rok są na rynku i też mamy zwrot od osób, które ich używają, że naprawdę w różnych kontekstach pięknie się sprawdzają. Jakby taka historia też, że naprawdę każda ta plama, ta dziewczyna, która nam rysowała, ona była nakrapiana ileś razy, także tu w każdym detalu tych kart jest właśnie ta pasja zawarta. O, i to chyba jeszcze powiemy o jednym elemencie, ponieważ akurat premiera kart zbiegła się u nas dosłownie z wybuchem pandemii, tak? My miałyśmy premierę zaplanowaną na marzec, no i tadam, wiemy, co rok temu się w marcu wydarzyło, w związku z tym osoby, które kupują od nas karty, otrzymują jeszcze dodatkowo taki kilkudziesięcioslajdowy zbiór pomysłów, jak pracować tymi kartami online. Tam jest kilka zeskanowanych kart, nie wszystkie, dlatego że no, z racji na artystyczny wymiar tych kart i prawa autorskie naszej malarki nie chciałyśmy udostępniać po prostu pełnej puli kart w formie takiej na przykład JPEG-owej, tak? Bo wiemy, że te karty po prostu by zaczęły żyć własnym życiem, a też musimy dbać o prawa autorskie nie tylko nasze, ale też naszej malarki, która z nami współpracowała, ale jest narzędzie, które wspiera w pracy online, tak? Jeśli chcemy pracować właśnie w formie webinarów czy sesji online'owej tymi kartami, ale też mamy klientki, które po prostu sobie świetnie radzą, robią zdjęcia tych kart i po prostu w ten sposób wrzucają do różnych prezentacji. Bo byłam na jednym takim webinarze u mojej klientki, więc widziałam. Dobrze, Asia, chyba przechodzimy, nie? Także chodźmy już do doświadczenia. Tak tytułem wstępu, a teraz chodźmy do doświadczenia. I mamy tutaj takie pytanie, czym jest coaching? I teraz będziemy sobie w taki proces podwójny, będziemy powiedzieć, to jest podwójne życie, że z jednej strony będziemy sobie swoje tematy teraz przepracowywać, ale z drugiej będziemy tak zerkać, o to jak ja to mogę zastosować w swojej pracy. Najpierw bądźmy w tym, że porozmawiajmy sobie, czym jest coaching dla was? Z czym wam się ta metoda kojarzy? I właśnie do tego użyjemy naszych kart. Za chwilę zobaczycie tutaj, o już widzicie, 7 obrazków, 7 takich skojarzeń. Powiedzcie, które z tych zdjęć, tych kart, tych rysunków, tak może lepiej, najbardziej pasuje wam do tego, czym jest coaching. Którą byście wybrali? Napiszcie na czacie. Wybierzcie numerek, tu jak widzicie są numerki 1, 2, do 7 i napiszcie na czacie. Szóstka, dla kogoś jedynka, dla kogoś dwójka, czwórka dla kogoś, siódemka dla kogoś, nawet dla dwóch osób. Super, czyli zobaczcie, że różnie. Czwórka to dla kogoś, dla Małgosi. I zachęcam, powiedzcie, jak ktoś może się odezwać i ma ochotę, dlaczego wybraliście tą kartę, a jak ktoś nie chce mówić, to napiszcie na czacie. Dlaczego ta? Się zgłaszam, mogę powiedzieć. Ja wybrałam siódemkę, powiem tak, wyzwanie wybrać spośród tych kart. Może powiem, co ja w tej siódemce zobaczyłam. Zobaczyłam takie budowanie siebie. Budowanie siebie, gdzieś tam taką pracę ze zmianą, ze swoim rozwojem. Tak, i to do mnie tak powiedziało. Uwielbiam w ogóle kartę siódemkę, także ci Asiu przybiłam piątkę. Ola napisała, że jest wybrała dwójkę, bo pozwala wypłynąć na szerokie i spokojne wody. I to jeszcze się podzieli? Jeszcze z jedną osobką chociaż, zapraszam. Dlaczego wybraliście czwórkę? Dlaczego szóstkę? Moja.
Ja wybrałam czwórkę, bo ja tak jeszcze do niedawna to o coachingu tak niewiele wiedziałam, bo ja jestem psychoterapeutką i mnie się coaching kojarzył i nadal mi się trochę kojarzy z takim porządkowaniem, tak szybko, zwięźle i na temat, czas pras i gotowe. Dobre stowarzyszenie. Tu można teraz zacząć dyskusję właśnie o tym skojarzeniu i w ogóle o metodzie. I jeszcze Anna napisała, że jedynka, bo odkrywamy nieodkryte. Super. No i teraz zobaczcie, to są nasze skojarzenia, tak? Każdy wybrać może sobie coś innego. I chcę Wam pokazać, jak można z tego korzystać właśnie w pracy z klientem. Kiedy mamy kogoś na sesji zerowej, na tej pierwszej takiej, gdzie w ogóle opowiadamy o metodzie, właśnie wykładamy takie karty, może sami wybieramy 7 i robimy dokładnie tak, jak ja tutaj zrobiłam. Z czym Tobie się kojarzy coaching? I kiedy słyszymy właśnie, że to jest takie szybkie, to jest poukładanie, szast, prast, możemy o tym porozmawiać. No tak, bo coaching to jest, nie wiem, 8-12 spotkań, bo będziemy tutaj układać. No ale zobacz, można wtedy opowiedzieć, że to jest też tak jak ta jedynka, że zajrzymy w różne obszary. Można opowiedzieć, rozumiecie, wszystkimi tymi kartami, a w zupełnie inny, taki głębszy, nie taki nudny, odtąd dotąd, że teraz robimy wykład, tylko już od razu na takim głębszym poziomie możemy wytłumaczyć, na czym ta metoda polega. Tak samo może zrobić psychoterapeuta. Z czym się Panu kojarzy proces terapii? I dajemy takich 7 kart. I słuchamy, co klient ma do powiedzenia, czy pacjent, tak, ma do powiedzenia. I wtedy możemy dopowiedzieć, tak, nabudować swoje tutaj jakieś merytoryczne na przykład rzeczy, jeżeli widzimy, że na przykład nasz odbiorca nie wie tego o metodzie. To Małgosia jeszcze pisze czwórka, gdyż po coachingu wiele nowych lub często starych rzeczy można zobaczyć i odkryć, czyli tak jak to brudne okno, przez które czasami nie widać, a po wymyciu dostrzegamy rzeczy, których nie widzieliśmy dotąd. Ta struktura informatyczna. My te informacje zbieramy, analizujemy i jakiekolwiek raporty są przekazywane do PSG jako zleceniodawcy. To są to dane wyłącznie zagregowane, ja tutaj... średnie na przykład. Zatem jest informacja, że będzie to... O, już, dobrze. To nic, to się zdarza czasami. Nie szkodzi. Także widzicie, jak pięknie, tutaj też Małgosiu dziękuję, że napisałaś, że jak pięknie można za tym potem pójść. I od razu, na przykład, no my w coachingowym tym duchu jest bardzo dużo podążania za klientem. I my od razu nie musimy być, wiecie, najpierw formalni na sesji zerowej, już tutaj wszystko tłumaczymy, a potem nagle jest głębia oceanu. My od razu możemy być na tej głębi, już nawet w tłumaczeniu, co będzie się w procesie działo. Małgosia wybrała 6, też pisze, dlatego coaching jest dla mnie o pójściu w nową drogę, której nie znamy. Super. I zobaczcie, jak różne skojarzenia, jak piękne, jak głębokie. I ja jako na przykład coach, który by prowadził proces z klientem, który tak by mi o coachingu powiedział, mogę od razu za nim podążyć. Mogę dopowiedzieć i jesteśmy już na innym tutaj etapie i inaczej ta sesja będzie przebiegała. Tak samo terapeutyczna, tak samo szkoleniowa. Możemy rozłożyć te karty, czy tak jak Marta powiedziała, jeżeli pracujemy online, możemy udostępnić prezentację właśnie na tej, którą dajemy. Są takie plansze z kilkoma na przykład właśnie metaforami i zrobić dokładnie tak, jak ja teraz. Z czym Wam się kojarzy szkolenie? Co chcecie, żeby na tym szkoleniu się zadziało? Także to jest taka pierwsza inspiracja od nas. Co chcecie, ale też na przykład czego nie chcecie, tak? Bo zdarza mi się, że akurat tą talię używam rzeczywiście, żeby sprawdzić, szczególnie z osobami, które się nie zgłaszają do mnie same, ale są na przykład wytypowane do coachingu w biznesie, żeby sprawdzić, jakie są ich wyobrażenia, oczekiwania, ale też obawy związane w ogóle z procesem, że czego na przykład ja w czasie procesu nie chcę doświadczyć, tak? Czego się na przykład też obawiam w trakcie procesu, jeszcze takiego, którym jest właśnie na przykład relacja trójstronna. I tutaj jeszcze przygotowałyśmy z Asią takie 4 obszary, żeby właśnie pokazać, jak karty Ludzki Rozwój mogą nas wspierać na początku różnych procesów. Więc tak jak powiedziała teraz Asia przy tym ćwiczeniu, mamy kontrakt coachingowy albo kontrakt terapeutyczny i w ogóle sprawdzenie, o czym ten proces ma być, jakie są na temat tego procesu wyobrażenia i oczekiwania. Druga rzecz,
świetnie te karty sprawdzają się w relacji trójstronnej, w kontrakcie trójstronnym, kiedy mamy, no, jesteśmy my jako coachowie, ale jest ten klient, osoba, z którą mamy współpracować, na przykład menadżer albo HR, który jest sponsorem projektu i ma względem procesu jakieś oczekiwania. I nieraz zdarzyło mi się zaprosić jakby nas wszystkich, całą trójkę, do tego, żeby każdy wybrał po dwie karty opowiadające o tym, o czym ten proces ma być, jakie oczekiwania są względem tego procesu każdej ze stron, no szczególnie klienta i szczególnie sponsora. Naprawdę praca tą talią pomaga nazwać tak trudne rzeczy czasami do zwerbalizowania w biznesie. No, daje to niesamowity efekt, ale też mamy doświadczenie takie, że te karty świetnie się sprawdzają właśnie w kontraktowaniu, w nazywaniu celów i wybieraniu rodzaju superwizji, jakiej superwizji potrzebuje dany klient. Tutaj Asia pewnie może powiedzieć więcej, bo Asia jest superwizorką. Ja bardziej pracuję w procesach mentor coachingowych z młodymi coachami, coachkami i wiem, że też te karty się w tym obszarze świetnie sprawdzają. No i tak to, co powiedziała Asia, do określenia celów szkolenia, programów rozwojowych, zarówno na etapie rozmów jeszcze z HR-ami, kiedy w ogóle zastanawiamy się, o czym ten projekt ma być, ale też już na sali szkoleniowej, na której spotykamy się z grupą i widzimy, że grupa potrzebuje czasu na zbudowanie kontraktu i rozkręcenie się, to te karty pomagają w odpowiedzi na pytanie, to czego ja chcę na tych warsztatach, tak? O czym chcę posłuchać, czego chcę się dowiedzieć, albo z czym chcę wyjść po tych warsztatach. I miałyśmy z Asią taką zajawkę, bo testując karty w środowisku coachingowym, wiadomo, żebyśmy testowały głównie z kobietami, bo w naszym środowisku jest najwięcej jednak kobiet, mimo że zawód coach to wykonują go kobiety, podobnie jak z psychologiem, zawsze się z tego śmieję, ale my obie pracujemy w biznesie, często też z firmami, gdzie jest dużo mężczyzn, tak? Czy to IT, czy to produkcja. I te karty naprawdę pomagają również panom rozwijać język, że tak powiem. Asiu, nie wiem, czy masz coś? Tak, że to tylko przyznam ci rację. Dokładnie tak jest. Lubimy je za to, że one właśnie otwierają, że pokazują, jakby kierują tą rozmowę na zupełnie inne tory. Tutaj też Izabela jeszcze pozwolę sobie przeczytać, że dla mnie widzenie siebie jako całości i docenienie swoich bliskich, uczenie się na nich, gdzie są naszą siłą, a nie słabością, i to pewnie dlatego siódemka. I zobaczcie, jak zupełnie inaczej rozmawiamy o procesie. Kiedy klient mówi nam takie słowa, a takie nam mówi, tak? Bo po prostu te karty tak otwierają na takie skojarzenia. Jak ktoś mówi, dobra, piątka, bo to jest właśnie, ta karta się nazywa sprzątanie piwnicy. Możemy o tym porozmawiać, to co chcesz sobie posprzątać? Co będzie efektem? Jak twoja piwnica po naszym procesie będzie wyglądała? I to jest zupełnie inna rozmowa, niż gdy po prostu pytamy, wymień trzy cele na proces coachingu. Tak? Czy właśnie, a co tutaj chcesz, żeby było efektem? Często ludzie mówią, nie wiem, a po tych kartach już wiedzą. Ale z tym sprzątaniem piwnicy to też ja kilka razy już miałam tą kartę użytą w takim obszarze, że właśnie klient mówił, że tego nie chce, tak? Że na przykład już jest po terapii, ja tak mam, że mam bardzo dużo klientów już po terapii, widzę taką tendencję i oni często mówią, no właśnie ja już nie chcę sprzątać tej piwnicy, ja chcę, nie wiem, dwójka albo szóstka, wyruszyć w nieznane, pójść do przodu, ruszyć z miejsca, zaimplementować w swoim życiu to już, co wiem z terapii i jakby krok po kroczku tą pracę zawodową, czy właśnie życie swoje zmieniać. Więc to też jest fajne narzędzie, żeby pokazać granice coachingu, tak? I jakby też to, na co my w ICF-ie często zwracamy uwagę, ale po prostu edukować na temat tego, czym coaching jest, a czym nie jest i czym się charakteryzuje ta metoda. Aż teraz myślę, że popełniłyśmy, Asia, błąd, że nie mamy tutaj patronatu ICF-u chyba na tym narzędzie. Wiesz? Tak sobie teraz myślę, pod tym kątem, co właśnie teraz powiedziałam. Dobrze, także pójdziemy dalej. Teraz zaproszę Was do takiej pracy własnej. Pomyślcie sobie, proszę, właśnie jaki teraz przed Wami jest cel. Tak, żebyście sobie już z tego warsztatu też skorzystały tak osobiście, żeby sobie swój jakiś temat wziąć dzisiaj tutaj na warsztat i sobie tak poukładać, pokorzystać z tych kart. Właśnie, co jest teraz Twoim wyzwaniem? I zachęcam właśnie, napiszcie sobie to na kartce.
Jeszcze nie pokazujemy kart, prawda, Asia? Chwilę poczekamy. Najpierw sobie minutkę tak. Jeszcze. Ja bym chciała, czemu ja bym się chciała dzisiaj przyjrzeć? Jaki jest mój cel? Może jakie wyzwanie? A może chcecie się przyjrzeć, nie wiem, jakiejś relacji? A może jesteście w jakimś dylemacie? Może coś wam się marzy? Zachęcam, żeby na takim jednym zdaniem sobie to napisać. To nie musi być już, wiecie, wysmartowiony cel, ale takim jednym zdaniem, że o temu się dzisiaj chcę poprzyglądać. Ja za chwilę pokażę wam tutaj taki slajd z obrazkami znowu, z taką ludzką koncepcją zmiany, z której często korzystamy i będziemy sobie tak płynąć, taki proces grupowy sobie tu odbędziemy, że będziecie sobie na to patrzeć, będziecie sobie odpowiadać na pytania, które tutaj będziemy kolejno zadawały. I tak mamy nadzieję, że po całym warsztacie też sobie tak osobiście skorzystacie z tego dla samego siebie, coś weźmiecie. Macie, tak pokiwajcie głową, takie wyzwanie przed wami, tak? Zapisałyście taki cel? Dobra, dziewczyny kiwają głowami, to idziemy dalej. Teraz zobaczcie sobie, tutaj jest takich 5 obrazków. To jest taka ludzka koncepcja zmiany, tam mniejsza o większość, co to jest, ale skojarzcie sobie, popatrzcie sobie na te karty i pomyślcie sobie w takim pierwszym odruchu, która z nich, która z tych kart jakby najbardziej tak mi rezonuje z tym moim celem. Który obrazek od razu mi się kojarzy z tym wyzwaniem, które mam, z moim celem. I też zapiszcie, możecie napisać na czacie, a wybieram 1, 2, 3, 4 lub 5. Ja dopiero potem powiem, co tam jest i będziecie sobie pracowały z tym dalej. Można 2, Asiu, tak. Nie żałuj sobie. 3, 1, 3 i 5. Dwójka i czwórka dla kogoś. 5, 3 i 5. Super. Czyli wybrałyście różne. 5 i 1, 1. 2 i 3. Super. I teraz sobie tak posłuchaj, ja będę mówić, co to są za karty, co na nich jest i tak sobie zabieraj to do siebie, właśnie do swojego tego wyzwania, że co ci to uruchamia, co w tobie rezonuje, w takim razie co przed tobą, czy tak jakby przyglądamy się, na ile to jest dla ciebie tutaj gdzieś inspirujące. I to jest właśnie ludzka koncepcja zmiany, że z Martą wymyśliłyśmy sobie, że w tej koncepcji, no, w tej terapii takiej właśnie poznawczo-behawioralnej w kontekście zmian właśnie często mówi się, że no, zmiana dotyczy tych trzech rzeczy, myśli, emocje i działania. A my sobie myśleliśmy, że to za mało i dodałyśmy jeszcze 2, ciało i duch, i duchowość. I tak jak tutaj te karty są po kolei, 1 to są emocje, 2 myśli, 3 działanie, 4 właśnie to jest ciało, a 5 ten obszar duchowy. To sobie tak pomyślałyśmy właśnie, że wtedy możemy mówić o takim pełnym człowieku, że zmiana dotyczy i dotyka wszystkich tych obszarów. I jak sobie wybrałaś tą 1, 2, 3, 4 czy 5, to teraz sobie tak właśnie pomyśl, czy ten obszar, na ile ten obszar właśnie jest do zadbania? Na ile warto teraz o nim jeszcze sobie bardziej pomyśleć, że to jest taki kawałek, żeby ten twój cel się zrealizował, to temu kawałkowi trzeba się poprzyglądać. I pomyśl właśnie, czy to nie to są emocje. Czy emocje cię wspierają, czy może właśnie tam trzeba zrobić jakiś właśnie ten wspomniany porządek. Czy to są myśli, czy przekonania, które masz, którymi żyjesz. Może one wymagają jakiejś pracy nad nimi, one dobrze, żeby się znalazły wśród celów, żebyś ty sobie swój efekt osiągnęła. Czy to są działania, plan działania, czy masz taki plan, czy go nie masz, czego potrzebujesz, żeby ruszyć z miejsca. Czy to nie jest przypadkiem ciało, że może masz pomysł, masz chęci, ale jesteś zmęczona, że tak naprawdę twoje ciało wymaga uwagi i tak naprawdę dobrze, żebyś sobie tą 4 wzięła na warsztat. Bo 4 to akurat z tyłu, jakbyśmy odwróciły, tam jest napisane ciało. A może to jest obszar duchowy, to znaczy i taki rozwój w ogóle duchowy, religijny, a może to jest obszar takiego poczucia sensu. Jak tworzyłyśmy tą kartę, pomyślałyśmy, że ono ma takie różne znaczenia, że po prostu czy w tym twoim celu jest sens głębszy? Czy znasz odpowiedź na pytanie, po co mam to robić?
realizować swój cel. I teraz najpierw wybrałaś w pierwszym odruchu taki numer, a teraz jak ja to opowiedziałam, co jest też z drugiej strony, pomyśl sobie, czy nie dobrałabyś sobie jakiejś karty. Czy nie chciałabyś się poprzyglądać jeszcze jakiejś? I też zachęcam, napiszcie, a jeszcze sobie wezmę jedynkę, albo a jeszcze w sumie to bym sobie wzięła piątkę. Ja dorzucam dwójkę, a sobie piszę, Ola piątkę sobie dorzuciła. Niektórzy zostaną przy tym, co są. Dodaję czwórkę, czyli właśnie pomyślenie o ciele, o tym, ja mam siłę na to wszystko, czy nie mam. Plus piątka, czyli takie poczucie sensu i tego właśnie, po co w ogóle ten cel. Super. Także też dziękuję Wam, że tutaj piszecie, że się angażujecie. No i teraz znowu na chwileczkę wyjdziemy z Waszego tematu i spójrzmy na to z metapoziomu. Dokładnie tak możecie też zrobić z uczestnikiem szkolenia, czy z uczestnikami szkolenia, z zespołem, z którym pracujecie. Po prostu dajemy te karty i pytamy. Możemy nawet, tak jak ja zrobiłam, ja Wam dałam najpierw sobie wybierzcie, możemy najpierw opowiedzieć. Słuchajcie, z takich 5 obszarów zmiany, któremu potrzebujecie się przyjrzeć na przykład jako zespół. Czy nie temu, że poziom zmęczenia, czy może to są, macie przekonania jakieś, które Was blokują, może nie macie planu, może w emocjach jest coś nie okej, a może nie macie poczucia sensu, takiej przynależności do organizacji. I rozmawiamy o tym. Zupełnie to jest inny rodzaj rozmowy, jest na głębszym poziomie i dotyka tego, co ważne, dotyka sedna, gdy sobie skorzystamy właśnie z takiej koncepcji zmiany. Myślę, że też tu warto powiedzieć taką rzecz, że po pierwsze oczywiście ta talia, tych 5 kart, to nie są jedyne karty, które możemy użyć przy formułowaniu celu, bo właściwie każda karta, każdy rysunek przy formułowaniu celu może być użyteczny. Natomiast mamy takie poczucie, że znowu tutaj nam wyłazi ta nasza potrzeba takiego normalizowania i edukowania świata, jeśli chodzi o psychologię i w ogóle procesy zmiany, że często jest tak, że właśnie szczególnie biznes, tak, myśli sobie o coachingu czy o pracy rozwojowej, że to tak, to musi od razu się przenieść w działanie, że właśnie my chcemy zobaczyć konkretne zmiany behawioralne u naszych ludzi, że oni mają robić to, nie robić tego. Tylko właśnie zmiana często polega na tym, że musimy poprzyglądać się najpierw myślom, które na przykład nas blokują przed zmianą tego zachowania. Może musimy się poprzyglądać emocjom, bo na przykład boimy się tych zmian, z jakiegoś powodu boimy się zachowywać w określony sposób, boimy się, nie wiem, okazywać sobie na przykład nawet empatię w zespole, bo wstydzimy się tego, bo mamy mnóstwo przekonań na temat wrażliwości i czułości, że to jest coś, co nie wypada na przykład w biznesie pokazywać, czy wiecie, te słynne chłopaki nie płaczą, tak? Że nie możemy sobie o emocjach w pracy gadać, a firma by chciała, żeby te rozmowy o emocjach się na przykład pojawiały. Więc dzięki akurat tej talii możemy zobaczyć też powiązanie właśnie różnych elementów, że żeby na przykład ta zmiana behawioralna zaszła, no to musi coś jeszcze gdzieś tam musimy jeszcze pogrzebać, tak? Gdzieś tam musimy jeszcze tą zmianę przejść. A też śmiałyśmy się z Asią, że no jakby tworząc te karty, oczywiście nie spodziewałyśmy się pandemii, bo nikt się nie spodziewał, ale jak dodałyśmy tą kartę ciało, te serducho, tą czwóreczkę, to myślałyśmy sobie, jaka to jest idealna karta na czas pandemii, że tyle rzeczy nam teraz w życiu nie wyjdzie, niestety, bo jesteśmy tylko ludźmi, którzy są zmęczeni, albo rozchorowali się po pandemii, albo ciągle noszą skutki COVID-u, tak? Ja dopiero po pół roku odzyskałam zapach, a to był mój główny w ogóle, mój główny zmysł życiowy. Dopiero po pół roku odzyskałam zapach. Może na bycie coachem to bardzo nie wpłynęło, ale na mnie jako Martę bardzo. I że to jest taki ukłon, te karty są takim ukłonem w kierunku tego, że my jesteśmy po prostu ludźmi. Tylko albo tylko. I musimy liczyć się z tym, że nie wszystko w naszym życiu pójdzie tak. My chyba bardzo z tym właśnie mitem walczymy przy okazji tych kart, że zmiany to nie jest przytknięcie palcami, tak? Że to jest po prostu bardzo holistyczny proces i musimy mieć tego świadomość.
Dokładnie, tak. Jeszcze ta piątka się często pojawia, że właśnie ludzie zaczęli szukać tego poczucia sensu, że też tak jakby przed pandemią w rozmowach, no to właśnie cel, działanie, trójka by była wybierana, a właśnie potem się tak cieszyłyśmy wręcz, że właśnie nie, że pojawia się to potrzeba odpowiedzi na te głębsze pytania, właśnie potrzeba rozmowy o emocjach. Już to nie jest jedyna koncepcja. Kolejną koncepcję, którą chcemy Wam pokazać, to już teraz właśnie Marta opowie. Ja też jest, to ja ją bardzo też lubię. No tak, ale zanim opowiem, albo zanim opowiemy, to znowu pytanie dla Was. I na ile jesteście gotowe do zmiany i do podjęcia tego wyzwania, czy pracy z tym celem, które sobie zapisałyście chwilę temu w poprzednim, przy okazji poprzedniego pytania, jak Asia Was pytała o Wasz teraz taki cel, który stoi przed Wami. Znowu dajcie sobie taki moment do tego, żeby pomyśleć, ok, no na ile jestem do tego gotowa? Możecie zrobić sobie to na skali, na przykład od 0 do 10, zapisać jakiś poziom gotowości, jakąś cyferką. Mi się ta metoda bardzo sprawdza, żeby sprawdzić, na ile klientka jest gotowa do zmian. To dajcie sobie chwilkę na refleksję nad tym pytaniem i pójdziemy dalej. To pójdziemy dalej. A teraz, zanim opowiemy Wam o tej teorii i odkryjemy przed Wami te karty, to zadajcie sobie właśnie takie pytanie. OK, to która karta najlepiej, najtrafniej określa ten mój poziom gotowości do zmiany? Jeżeli tych 6 kart to jest jakiś poziom gotowości, to gdzie ja jestem? Na którym poziomie jestem? Możecie znowu napisać na czacie. I pewnie padnie pytanie, czy można 2 karty? Wiecie, no jakby w coachingu wszystko można, tak? Ale jednak tym razem bym zachęciła, żeby to była jedna. Albo sobie tą drugą napiszcie w nawiasie. Ale ta jedna kluczowa, jedna. I czekamy na czacie. O. Mamy 4, 1, ale mamy też 6, Basia. 4 znowu się powtórzyła. 3, 5, 2. No, jak widzę, całe spektrum, chyba całą tą naszą mini talię przeszłyście. Dzięki Wam, dziewczyny. To teraz odsłonimy, co ta talia odzwierciedla. Jest to teoria Prochaski di Clemente. Tam jest jeszcze trzeci autor, a jego nigdy nie pamiętamy, Zasio, okropnie. Znaczy ja nie pamiętam. Jak, Asia? Norcross. O, właśnie. To dziękuję Ci, ale ja jestem ignorantką, jeśli chodzi o to trzecie nazwisko. Tak zwany teoretyczny model zmiany. Ale też ten model zmiany jest znany z takiego słowa, które się tutaj pojawia. To słowo to jest kontemplacja i prekontemplacja. Bardzo lubimy tę teorię za to, że ona pokazuje, że zanim właśnie dochodzimy do tych zmian w działaniu i do tego urzeczywistniania zmian behawioralnych, na których bardzo zależy biznesowi, to klient, po prostu człowiek, musi się troszeczkę namyśleć. I pierwsza karta, kto wybrał 1, to już to odsłania. Ta pierwsza karta to jest tak zwany etap prekontemplacji, czyli że to jest jeszcze taki moment, w którym klient, człowiek, jeszcze się w ogóle zastanawia i mierzy z tym, że znaczy właściwie się jeszcze nawet nie zastanawia, w ogóle jeszcze nie wie, że potrzebuje zmiany. Nawet może dostaje właśnie jakieś takie bodźce z zewnątrz od drugiej osoby, hej, ogarnij to, hej, może czas na zmiany, hej, może czas się tego nauczyć, ale właśnie jak na tej karcie pokazuje ten gest, nie, to jeszcze nie jest ten czas. Drugi etap tej zmiany to jest właśnie kontemplacja, czyli ta druga karta,
kiedy to klient, człowiek, no okej, okay, już przyjmuje do wiadomości, że jakiś obszar zmiany jest potrzebny i zaczyna kontemplować, zaczyna na ten temat myśleć. Natomiast tutaj często się pojawia właśnie w biznesie pytanie, okej, okay, ale czy można to jakoś przyspieszyć? No nie, no wiemy, że jedni mogą myśleć 3 dni, a inni 3 lata. Oczywiście często biznes nie ma na te 3 lata czasu, ale jak same byśmy się zastanowiły nad różnymi zmianami w swoim życiu, to wiemy, myślę, że z ręką na sercu byście się przyznały, że miałyście takie zmiany, czy to osobiste, czy to zawodowe, na których myślałyście długo. I nie ma co się o za to obwiniać, po prostu czasami tak jest. Trzecia karta to jest przygotowanie i planowanie zmiany. I to jest taki czas, szczególnie w którym my jako coachowie mamy dużo do zrobienia, jako wspieracze tego przygotowania, tego planowania. Czwarta karta to jest działanie. Zobaczcie, dopiero czwarta karta to jest działanie. To jest dopiero taka gotowość, żeby wyjść z tą zmianą do świata. Piątka to jest utrzymanie tego działania. Myślę, że my tu coachowie też mamy dużo do zrobienia, bo wiemy jak to jest, że zaczynamy działać, wchodzimy w świat z takim naszym tym tadam, tadam, jak to się mówi, całe na biało, cali na biało i nagle się okazuje na przykład, że świat nie jest zadowolony z tych naszych zmian, że nie wiem, otrzymujemy krytykę albo brakuje nam wsparcia, albo nie dostajemy jakichś innych bodźców, na które liczyłyśmy w tej naszej zmianie, transformacji. I utrzymać zmianę to jest ogromny obszar, mam poczucie, pracy coachingowej. I szóstka to jest takie zakończenie, takie poczucie, że ja już to mam. Ja już to zrobiłam, mogę te strzepnąć ręce, zacząć się cieszyć, celebrować swój sukces, chociaż dobrze wiemy, że za chwilę pojawią się przed nami kolejne wyzwania. No i właśnie, czy teraz po tej krótkiej wstawce teoretycznej, oczywiście w naszej instrukcji macie tą teorię też, może krótko, ale jednak opisane, żeby z tej teorii korzystać. Czy coś tam się zmieniło? Czy poczułyście, że jesteście gdzie indziej albo na innym etapie niż jeszcze chwilę temu? To nawet nam napisałyście na czacie. Jak chcecie, to możecie powiedzieć, nie Asia? Bo to jest taki moment, że jesteśmy dobrze z czasem, a ta teoria jest na tyle złożona, że może tutaj łatwiej nam będzie porozmawiać, po prostu porozmawiać, niż pisać na czacie. Czy poczułeś? Że mała poprawka, zmieniam 3 na 4, bo żona też napisała, moja piątka, moje wyzwanie, utrzymać zmiany. Mhm. Ola też utrzymuje 4, ja mam w punkt 2. Super. Nie, w punkt 2, no. I są, słuchajcie, takie procesy. Ja mam takie wrażenie, tak, że to są procesy bardzo, bardzo kontemplacyjne, tak, że po prostu klient naprawdę bardzo potrzebuje tego, żeby te okno, które było wcześniej, umyć w swojej głowie i przemyśleć, przegadać, przepowiedzieć jakby pewne rzeczy i wcale nie chcę jeszcze działać, że bardzo potrzebuję porozmawiać, ale miałam też taki proces teraz w czasie pandemii. Dla mnie on był niezwykle też taki trudny na poziomie energii. Ja byłam z nim na superwizji chyba 2-krotnie, bo klientka zdecydowała się jeszcze tuż, znaczy nie, to już było w czasie pandemii, ale jakby na przełomie roku na pewno zmianę zawodową i właściwie deklarowała na początku, że bardzo, bardzo będzie długo się zastanawiać nad tą zmianą. Okazało się, że po 2 sesjach właściwie ona już wiedziała, że tej zmiany chce. Zaczęła ją wprowadzać, ale ponieważ pracowała w takim obszarze, w którym jest, jak oglądacie najgorsze takie o firmy, o korporacjach, gdzie ludzie robią sobie świństwa, to tam było dużo tych świństw, tam gdzie jest to miejsce, z którego ona odchodziła. I ona dosłownie potrzebowała mnie, czy tego procesu, do tego, żeby utrzymać się w tej zmianie, żeby po prostu wytrwać. I to była ta piątka, tak? Tylko przy czym naprawdę jakby obrywała non-stop. Tak, to było takie bardzo toksyczne środowisko, obrywała non-stop, w sposób czasami nawet nie zaskakujący, mimo dużej kontemplacji, co ta firma może zrobić, to ona naprawdę czasami nie wpadała na to, co oni jeszcze tam wymyśleli, żeby ją w tej zmianie upokorzyć
nawet ją nie zatrzymać, tylko po prostu utrudnić odejście i utrzymać to, utrzymać jej świadomość tego, po co ona to robi, dlaczego to robi, że ona jest w tym wszystkim naprawdę okej. To było niesamowite. Jakby proces był dosłownie o utrzymaniu jej zmiany, ale też utrzymaniu jej na powierzchni tej zmiany, żeby ta zmiana ją po prostu nie wciągnęła. I nad tym też możemy pracować. I ta teoria mi samej, jako kołczycy tej kobiety, to była kobieta, pomagała też jakby widzieć swoje miejsce w tym procesie, określić, od czego mam być, bo my mamy na przykład często taką chęć i taką presję, żeby, właśnie nie wiem, czy chęć, czy presję, czy takie przekonanie, że na przykład musimy iść gdzieś dalej w tym procesie, że kolejny cel, nie. W tym procesie chodziło dosłownie o to, żeby ją być dla niej wsparciem, żeby ona w tej zmianie była i żeby z tej firmy wyszła i oddycha już pełną piersią. Że też ci badacze mówią o tym, że ten proces nie jest liniowy, tylko spiralny, to znaczy, że normalne są nawroty. I to też można tak pokazywać, że to jest okej. Okay. Nawet tam jakieś badania zrobili, że też chyba 7 razy się wraca. I tak w terapii uzależnień, tak? Można powiedzieć, że to, że ktoś znowu wypadł, można tak z żartem to powiem, ale właśnie, no, że okej, okay, tak? To już z 7, 6 się zadzieje, jeszcze 6, tak? Czyli żeby tak trochę urealniać też ludziom, że to nie jest tak, że my krok po kroczku sobie postanowiłam, wychodzę z uzależnienia, ja z niego wyjdę, tak? Sobie tutaj i wszystko będzie ładnie, pięknie. No nie, że też to jest proces spiralny, ale właśnie ta teoria, ta koncepcja może te karty przynosić ileś razy i pokazywać, dobra, zaczynamy od nowa, znowu jesteśmy w kontemplacji, tak? I co, jak się teraz trzeba przygotować, żeby nie doszło do kolejnego nawrotu, żeby teraz było to świętowanie. Także myślę, że to jest też bardzo różne są zastosowania tej koncepcji. Jeszcze tak dopowiem jedno zdanie, że właśnie w takiej relacji, bo ja też właśnie prowadzę programy dla coachów młodych, którzy się rozwijają i bardzo często, kiedy słucham, na przykład superwizuję sesję czyjąś coachingową, to często powodem, dla których klient na przykład wypada z procesu, no bo często pokazujemy taką sesję, chcemy superwizować, która no może nie jest jakaś idealna, tylko właśnie gdzie mamy jakąś trudność w relacji z klientem. I często właśnie powodem jest to takie sztampowe rozumienie coachingu, czyli właśnie szybko pozamiatajmy, szybko umyjmy okna, szast prast. I ta koncepcja bardzo otwiera tutaj młodych coachów na rozumienie właśnie faz zmiany, szczególnie karta numer 3, że od kontemplowania, od podjęcia decyzji o zmianie do 4, czyli do działania, jest jeszcze 3 i ta 3 może mieć czas bardzo różny. Czyli to przygotowanie może u kogoś trwać 8 sesji, a u kogoś 2, a u kogoś w ogóle na procesie się nie zadzieje działanie. I żeby nie iść w to pchanie klienta do działań, bo my, no tak model GROW, coachingowy, typowy model jest ułożony, że my zawsze pytamy, co zrobisz, do kiedy, jaki jest pierwszy krok i kiedy tego jest za dużo, kiedy klient czuje się naciskany właśnie do działań, często wypada z procesu. Po prostu odchodzi, bo nie jest do tego gotowy. Coach nie daje takiej przestrzeni do właśnie tego, że każdy z nas ma różne tempo uczenia się i podejmowania działań. Ten kontekst też jest tutaj bardzo przydatny. No i znowu można powiedzieć, że okej, okay, jakby jedno to jest znać tą teorię, a drugie to posiadać karty, które jakby to nazywają, ale dobrze wiemy, że jakby metafora, to, że klient może kartę wziąć, popatrzeć sobie na nią z różnych perspektyw, jak my to mówimy tak czasami kolokwialnie, pomacać, obejrzeć, zobaczyć, co jest z drugiej strony, jakby rozszerza to doświadczenie coachingu i sprawia, że rozumienie tego procesu jakby lepiej wchodzi, tak, do serca, do głowy klienta i może te karty właśnie, tak jak mówiła Asia, w superwizji czy w pracy z młodymi coachami, jakby zdejmują trochę presję z coacha, że musi od razu pchać do działania, ale też te karty, ta talia może pomóc klientowi zdjąć taką presję, że kurka, nie widać jeszcze efektów coachingu. Tak, że bo coaching jest jeszcze ciągle na przykład o prekontemplacji i o przygotowaniu i on musi taki być, bo na przykład ta zmiana, z którą mierzy się klient, jest tak duża i tak złożona, że on potrzebuje 5 sesji, żeby to z różnych perspektyw, to co ma zrobić, zobaczyć. Więc jakby normalizuje ta teoria bardzo, jak chyba wszystkie inne, które opracowałyśmy, daje taki oddech w coachingu, co jest niezwykle dla nas też jakoś ważne, a szczególnie teraz w tych pandemicznych czasach ten oddech jest
potrzebne. Asiu, to teraz ty wprowadzisz. Do siebie, wróćcie i wróćcie do swojego celu, który zapisałyście, do tego, na jaki, na ile macie gotowość do zmiany. I teraz popatrzymy sobie, gdzie jest trudność. W czym jest trudność w tym twoim wyzwaniu? Dlaczego to w ogóle jest wyzwanie? Tak, sobie popatrzymy. No jakby z meta poziomu, to może być pytanie, gdzie utyka twój klient, ale my teraz bądźmy przy sobie. I za chwilę znowu zobaczycie kilka kart. Pomyślcie sobie, to są karty niuanse, zmiany, właśnie te na tym czerwonej plamie. Pomyślcie, która właśnie, która z tych kart najbardziej jest o twojej trudności, w tym twoim wyzwaniu. Przyjrzyj się im na spokojnie, jest tutaj ich 7, popatrz sobie, która z tych kart znowu najbardziej w tobie rezonuje i która najbardziej pokazuje, w czym czujesz, że tkwi twoja trudność. I znowu zachęcam, wybierzcie, mogło być oczywiście 2, i napiszcie nam, jak już tak idziemy w tryb pisania, którą wybierasz. Czwórka, może 5. Czwórka, trójka. Nawiasie teraz. Trójka, czwórka znowu. Czwórka, 6. Czwórka, 5. Bardzo różnie wybieracie. Dobrze, też tak sobie poprzyglądaj się, jakby tak będąc znowu jeszcze przy sobie, przy swoim temacie. Właśnie, skoro taka jest trudność, jakby to co? Co ci to pokazuje? Co w tobie teraz uruchamia ta karta? Skoro taką masz trudność, też do czego ta karta cię zaprasza? I zachęcam, notujcie sobie też takie swoje odpowiedzi. Do czego ta karta mnie zaprasza? O czym jest ta moja trudność? To co w takim razie przede mną? I oczywiście można pracować tylko z obrazkiem, nie trzeba wcale ujawniać, co tam jest z drugiej strony, ale można też pokazać, ja wam teraz tak krótko powiem. 1 to są kości zostały rzucone. I to jest taki niuans, bo są niuanse zmiany, więc tak chwilkę powiem, czy tutaj na tych kartach jest ich aż 40, tutaj nam się pomysły nie kończyły. To są takie różne stany, różne emocje, których doświadczamy, kiedy jesteśmy w zmianie. Czyli właśnie przed kości zostały rzucone, już poszło. I też jak klient sobie zobaczy ten napis, bo oczywiście skojarzenie może mieć inne, różne, to też jakby dyskutujemy o tym sobie dalej, klient sobie z tym pracuje. Wybieracie na przykład trójkę, to się tutaj odnajduje takie, to jest wsparcie, karta trójka, to z tyłu ma wsparcie napisane. Więc też jakby mój klient wybrał tą czwórkę to i pokazałabym na przykład, że zobacz, to jest wsparcie, to też, jeśli też ty to teraz widzisz, pomyśl, co ci to pokazuje, że w takim razie, że ta karta jest o wsparciu, jakiego wsparcia potrzebujesz, żeby pójść dalej, może jakiego wsparcia ci brakuje. Tak sobie pomyśl. Czwórka też widzę, że wybierałyście. To jest rozproszenie. Rozproszenie. I znowu pomyśl sobie, co cię rozprasza. Co tam ci takiego wiruje, co cię zatrzymuje, co jest rozpraszające w twoim wyzwaniu. 5 to jest zawód. Karta 5 ma z tyłu zawód. Więc jeżeli, ona oczywiście może być też o zmęczeniu różnych rzeczach, no ale jak sobie teraz widzimy, że to jest zawód, to też pomyśl, co cię zawiodło, co cię zawodzi, kto cię zawodzi, czego dotyczy ta emocja, ten stan. I też sobie zapisz takie skojarzenia. 6 to jest gojenie ran. Gojenie ran, zobaczcie, to też jest bardzo ważny element takiego procesu zmiany, to może być też ważny etap zmiany, że może niektóre rany trzeba zakleić, zabliźnić, może trzeba się sobą zająć, zaopiekować, więc jeżeli wybrałaś 6, pomyśl sobie i to zgojenie ran, może jakie rany w tobie potrzeba, żeby się zagoiły. I 7 to jest odpoczynek. To jest taki kot na piecu.
I też jeżeli trudnością jest, akurat takie było pytanie, co jest trudnością, co cię blokuje, jeżeli to wybrałaś sobie siódemkę, to też pomyśl, tak, co ci utrudnia odpoczywanie, jakiego rodzaju odpoczynku potrzebujesz. Także też tak nie chcę się tu śpieszyć, chcę, żeby sobie każdy wziął jak najwięcej dla siebie w takim też własnym rozwoju, żeby ten webinar też był dla was takim zatrzymaniem. Jak już sobie tak napisałyście właśnie, co jest twoją trudnością, no to znowu patrzymy z meta poziomu. Dokładnie w podobny sposób możecie pracować z klientem. Możecie karty wylosować dla klienta, możecie mu pokazać kilka, on sobie wybiera. My raczej nie rekomendujemy pokazywania 40, bo się ludziom w głowie kręci, ale nawet wiecie losowo, mur, beton, coś zadziała. One są tak nośne, że ja czasami losuję 3 i pokazuję do kamery, jeżeli na przykład nie korzystam z prezentacji. To sposobów jest wiele, jeszcze na koniec je powiemy. Boże, napiszę, że 1 i 7 w punkt. Mhm. No właśnie, że nawet czasami jak jest 7 i ktoś tak w pierwszym rzucie wybrał 1, a potem my opowiemy, zobacz, jak one się nazywają i znowu zobaczcie, ile głębiej pracujemy. Ile innych tematów się otwiera, to jest po prostu czysta biologia też. Praca z obrazem uruchamia, świecą nam się inne obszary w mózgu. To nie jest żadna magia, ani cud, ani sekret się tu nie zadziewa, tylko po prostu mózg nam działa lepiej. Wiecie, percepcję też byłam na takiej, na psychologii się bardzo ciekawiłam i byłam na tej psychologii poznawczej, więc... To jest dla mnie też takie ważne bardzo o tym mówić, że po prostu uwaga, działa nam to wszystko inaczej. Dzięki pracy z obrazem, z metaforą, nagle widzimy, zmienia się perspektywa. Widzimy inne obszary do pracy, czy nagle widzimy rozwiązania. Dobrze, także też weźcie sobie z tego garściami. Niuanse bardzo lubimy, one są mega nośne. Jeszcze tu jeden case, Marta, tylko powiem. Pole, bo też tak biznesowo chcę pokazywać, też są tu różne osoby z różnych miejsc, tak samo w terapii grupowej, myślę, że to by mega pracowało. Opowiem taki krótki case w zespole, gdzie pracowałam w coachingu zespołowym, tych sesji było kilka i pomiędzy jedną a kolejną zwolniono jednego z pracowników. I była bardzo taka trudna atmosfera, bo zespół się kompletnie tego nie spodziewał i właśnie te karty bardzo pomogły im rozmawiać o emocjach. Po prostu rozłożyłam je, powiedziałam, żeby każdy wybrał jedną, która odzwierciedla to, co się teraz w tobie dzieje w kontekście zwolnienia tej osoby i oni przepięknie o tym porozmawiali. Tak jakby tydzień zanim, czy tam 2 tygodnie do sesji w ogóle o tym nie mówili, a tu mieli obszar do rozmowy, pięknie temu szefowi powiedzieli, czego potrzebują na przyszłość, jak będzie ktoś zwalniany, mega ich to uwolniło. Oni bardzo tę sesję wspominali jeszcze ileś miesięcy po naszej współpracy, zawsze mówili, ale nam dałaś tymi czerwonymi po oczach i że to bardzo im pomogło. Pokazało, że trzeba mówić o tym. Czuję, czego się potrzebuje, także ta talia naprawdę bardzo dobrze też działa w biznesie. Ja też mam doświadczenie takie, że te karty właśnie, szczególnie ta talia, ona ma 45 kart, więc naprawdę jest z czego wybierać. Jakby super opisuje to, co w procesach zmiany jest właśnie ukryte, takie nieoczywiste, to, czego się boimy. Nawet tam instrukcji piszemy, że to jest coś, o czym nie chcemy zazwyczaj rozmawiać, do czego nie chcemy się przyznawać, na przykład na LinkedInie, tak, czy na Instagramie, czy na Facebooku, że dla nas po prostu ta talia jest o takiej prawdzie, która się przydarza za każdym razem, kiedy wchodzimy w proces zmiany i że możemy mieć lepsze i gorsze momenty. Może być tak, że czegoś bardzo w tej zmianie potrzebujemy i to się nie wydarza, na przykład ta karta trójka, wsparcie, tak, że wiele klientów tęskni za takim wsparciem, na przykład w rodzinie czy w zespole, a to się po prostu nie wydarza i jak z tym pracować, jak to nazwać. I właśnie my jako psycholodzy lubimy zadawać pytanie ludziom właśnie, co czujesz, ale wiemy, że dla wielu osób odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna i nazwanie swoich emocji, nawet czy to jest strach, smutek, złość, no to jest długa droga, żebyśmy się tak nauczyli mówić i mówić o emocjach, nazywać emocje, a te karty, mimo że nie są wprost o emocjach, to jednak o emocjach opowiadają. I ta talia niezwykle właśnie tak normalizuje, znowu wspiera te trudne momenty w procesach. No my obie je
po prostu uwielbiamy, tak totalnie uwielbiamy, nieskromnie, jako matki. Może nieobiektywnie, ale po prostu przez ten rok, już karty są rok na rynku, no ale my je też tak z półtora roku, znaczy z pół roku wcześniej używałyśmy w testach, no ta talia pięknie pracowała. Tak, jeszcze właśnie dopowiem, że to jest taki nasz manifest z Martą, że w coachingu to nie jest, że nie mówi się tylko o tych pozytywach, bo czasami tak jest źle rozumiany coaching, że tylko wyznaczyć cel i będę tak sprzedawał kokosy na wyspie, na Bahamach i tylko wystarczy, prawda, pięć sobie tutaj umówić się na różne rzeczy. No nie, to jest, często są bardzo trudne procesy zmiany i w nich się dzieją właśnie te wszystkie rzeczy. I na coachingu też jest przestrzeń o tym, żeby mówić właśnie, że możesz mieć zawód, możesz potrzebować gojenia ran, może właśnie możesz potrzebować innego wsparcia niż wsparcie coachingowe. Czasami te karty też będą takim wstępem do rozmowy o tym, że może właśnie trzeba iść do terapeuty, że może trzeba tutaj piwnicę posprzątać, że to nie u mnie, nie w procesie coachingowym, czy nie u mnie na szkoleniu. Także tu jakby to jest czasami taka furtka też do poprzyglądania się, czy jakiego wsparcia ten nasz klient potrzebuje. To zróbmy kolejny krok. No, jakby wiemy, że w coachingu jakby te kroki jakieś muszą być, one mogą dotyczyć myśli, emocji, działania ciała albo ducha, ale jakiś krok, do zrobienia kroku zapraszamy naszych klientów. Więc teraz chciałabym zaprosić Was, żebyście sobie znowu dały tą przysłowiową minutkę na to, żeby zastanowić się, okej, kiedy ja już wiem, co jest moim celem, wiem, na jakim etapie jestem, wiem, co może być dla mnie trudnością czy utknięciem w tym procesie, to co ja teraz mogę zrobić? Jaki może być mój kolejny krok? Napiszcie to sobie, dajcie sobie chwilkę na notatkę, na zapisanie ręcznie. Ja za chwilę pokażę Wam też znowu tym razem 8 kart, które mogą być inspiracją w odpowiedzi na to pytanie. Przeskakuję. Jak widzicie, macie tutaj 8 kart tym razem. Świadomie są wymieszane karty z różnych talii, żeby Wam też pokazać, że nie trzeba się trzymać instrukcji. Można po prostu karty mieszać i nie przywiązywać uwagi do koloru. No i znowu napiszcie na czacie, to jaki jest Wasz kolejny krok, jaki jest Twój kolejny krok. Co chcesz zrobić, co potrzebujesz zrobić, albo co czujesz, że musisz zrobić, żeby pójść dalej, żeby zrobić krok w kierunku swojej zmiany, tej, której potrzebujesz. Znowu można wybrać jedną kartę, ale można wybrać też dwie, nie będziemy miały nic przeciwko. Co piszecie? Szóstka. O, dużo szóstek. Jedynka się pojawiła. Szóstka i jedynka. Jedynka i ósemka. I trójka i szóstka. Oj, coś patrzę, że to. Tak. I szóstka i dwójka też są. Nie poproszę. Jakąś kartę z drzwiami. Małgosiu, doceniam Twoją znajomość faktu, że kartę z drzwiami wydałam, ale wyobraź sobie, i ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, jak to zrobiłyśmy z Asią, że chyba tutaj w tym naszym zestawie ludzkim nie ma ani jednej drzwi. Te, co do piwnicy prowadzą. Chyba tak, tylko te, co do piwnicy prowadzą, no i są okna, tak, więc... Takie czarne. Tak, więc bardzo, bardzo przepraszam samą siebie, ale ciebie przede wszystkim, że rzeczywiście tutaj, mimo że fanką drzwi jestem, to się te karty na czerwonej drzwi nie pojawił. Ale może dwa słowa, to teraz znowu, możemy pracować z obrazem, możemy pracować też z tym, co jest napisane z tyłu. Więc karta pierwsza, jeszcze zestawu niuanse, to jest utknięcie.
I no właśnie, ale jeżeli zadajmy pytanie o to, jaki jest kolejny krok, to może możemy tutaj popracować z takimi pytaniami, to co mam zrobić, żeby wyjść z tego utknięcia, wyjść z tej studzienki, czego potrzebuję, żeby wyjść, tak? Jakby czego potrzebuję, żeby z tego, z tej studzienki wyjść, może jakiejś pomocnej ręki, albo może czegoś jeszcze, albo no właśnie, to wokół tego możemy popytać. Dwójka z kolei, to jak widzicie, to jest karta z tego zestawu z teorią prekontemplacji, teoretycznego modelu zmiany. I to jest niby karta o kontemplacji, ale ona też może być o wsparciu. Może, jeżeli naszym kolejnym krokiem jest wsparcie, to może musimy o nie poprosić, o nie zapytać. Wiemy, że to nie jest łatwe, szczególnie w biznesie, przyznawać się do tego, że potrzebuję wsparcia, potrzebuję pomocy, potrzebuję, żeby ktoś zauważył, że myślę i jest mi na przykład z tym trudno. Trójka to jest ta karta stali i metafory zmiany, to jest pieczenie tortu. I też takie pokazywanie tego tortu światu. My z Zasią właśnie jako mamy, które pieką torty na urodziny, bardzo przy tej karcie dyskutowałyśmy o tym, jak to jest, żeby pokazać właśnie, wiecie, całą noc piekę, ten tort i pokazuję gościom, a ci goście, nie wiem, jeden mówi, no ja nie mogę, ja nie jem truskawek, ja jestem uczulony na nabiał. Dziecko mówi, ale miał być, nie wiem, jakiś, nie wiem, Batman, a jest Spider-Man na tym torcie. I co wtedy, jak sobie z tym poradzić? Jak pokazujemy coś światu, co wypracowałyśmy, nad czym, nie wiem, właśnie kontemplujemy od 2 lat? Tutaj też takie pytania mogą się pojawić. W ogóle jaki tort chcę pokazać? Jakby czego potrzebuję, żeby go tak zanieść do stołu swoim gościom? 4 to są wspomniane karty, kości zostały rzucone. Ale zobaczcie, ta karta tutaj w kontekście kolejnego kroku może być o ryzyku, o opuszczeniu kontroli, że ja po prostu rzucę tymi kośćmi i niech się dzieje. Niech się dzieje, zamykam oczy, wchodzę w tą zmianę. To jest 4. 5 jest z kolei też stali o zmianach i to jest teoria procesu grupowego. Tam, i to jest akurat karta efektywne działanie, czyli jakby koniec formowania się procesu grupowego, tworzenia się zespołu, ale mamy tutaj chleb i mamy ten chleb tak swojsko ukrojony na desce, na ściereczce. O czym to może być, jeżeli to jest kolejny krok? Może o celebrowaniu, może o takiej przerwie. Nie wiem, ta karta mi się bardzo kojarzy z przerwą w pracy. Nie wiem, przypomniały mi się od razu jakieś, nie wiem, pikniki z dziadkami, jak zbieraliśmy grzyby i dziadkowie po 2 godzinach zbierania grzybów mówili, to teraz czas na przerwę. I na takiej ściereczce rozkładali chleb, smarowaliśmy masłem, pomidor do ręki, zimny kotlet schabowy. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma takie wspomnienia. I właśnie może to jest kolejny krok, żeby się kurka zatrzymać i tak sobie przysiąść i zjeść ten chleb z masłem. Mi się taki proces odpalił, że tak powiem. 6 to też bardzo lubiana karta, bardzo. To jest opisaniu własnej historii, własnego zakończenia. To jaki ja rozdział chcę teraz napisać. 7 to jest wyrozumiałość. I takie podejście do siebie z czułością, z wyrozumiałością. To jeżeli to jest mój kolejny krok, to jak tą wyrozumiałość na przykład mam sobie okazać? Jakby w jakim obszarze, wokół jakiej na przykład swojej cechy, czy jakiego swojego doświadczenia? I 8 to jest karta z bardzo lubianej teorii, z okien Juharego i to jest ja prywatne, czyli ja wiem, a inni nie wiedzą, albo inni nie widzą, ale może jeszcze nie widzą. Może ja to znowu właśnie chcę w jakiś sposób światu pokazać. Co mam zrobić, żeby zdjąć innym tę opaskę z oczu, żeby zobaczyli mnie na przykład taką, jaką jestem. I tak, takie tłumaczenia i takie pytania możemy pozadawać
klientom czy uczestnikom warsztatów, pracując z tymi kartami i nazywając właśnie to, co może być kolejnym krokiem, tak, w procesie, czy w ogóle w życiu, w działaniu, w pracy. Jeszcze dla Małgosi znalazłam drzwi, bo mamy drzwi, Marta. O, a jednak, to ja mam amnezję dzisiaj. Otwieranie zamykam. Dziękuję. Także tak. Proszę, Małgosi. I jeszcze mamy zobacz. Super, dziękuję. Tu mamy budowę domu. Takie mamy. Proszę. Oczywiście. No, to ja zapomniałam o tych drzwiach. No widzisz, jak podprogowo je tutaj, wiesz, stworzyłaś. Może mi się, słuchaj, bo może jest taka opcja, że ktoś mi te drzwi zwinął z tej talii, którą pracuję, a ja po prostu zapomniałam o tym. No ale dobrze, że to wyszło. To dobrze, że to wyszło. Bardzo, bardzo się cieszę. Dzięki, Asia. Może być opcja właśnie otwieranie, tak. Zamknięcie. Co możesz otworzyć, co możesz zamknąć, nie? Tak. Fajne pytanie. Tak, i czego potrzebujesz, żeby zamknąć? No jak widzicie tutaj, no jakby taka wolność korzystania z tych kart, no jest ogromna, tak? Możemy po prostu rozłożyć wszystkie i w ogóle nie trzymać się żadnych teorii, w ogóle nie musimy patrzeć na słowa, które są z tyłu i po prostu być z tymi obrazami, tak? I jakoś się ze sobą też po prostu po swojemu łączyć, co też jest w ogóle bardzo fajne. To też jest tak, że możemy wybrać kilka kolejnych kroków, ułożyć z nich sekwencję. Co dalej, co po kolei, od czego zacznę, jeżeli mam trzy kroki przed sobą, to który będzie pierwszy, którego się najbardziej obawiam, albo do którego mnie najbardziej ciągnie. I jeszcze tutaj nasza ukochana teoria, ale zanim o teorii, to Asia. Tak, czyli tutaj jeszcze takie jedno pytanie dla Was. Tam zapytałyśmy właśnie, jaki jest kolejny krok, a teraz jeszcze popatrzmy, czego potrzebujesz, by ruszyć z miejsca. Z drugiej strony, z tego meta poziomu znowu, czego Twój klient potrzebuje, by pokonać opór? I o tym może być właśnie ta koncepcja. Najpierw sobie sami pomyślcie, czego Ty potrzebujesz, by ruszyć z miejsca? By ten cel, który na początku warsztatu sobie zapisaliście, faktycznie dzisiaj, nie wiem, wyłączyć tej 12 nasz webinar i zrobić jakiś pierwszy krok, jakieś pierwsze działanie. Czego jeszcze potrzebujesz? Ja za chwilkę opowiem właśnie taki wzór na zmianę Beckharta, czyli właśnie znowu jakąś koncepcję, która jest ciekawa, jest przebadana i się jej poprzyglądamy, ale najpierw sobie sami pomyślcie i zapiszcie, czego potrzebujecie, aby ruszyć z miejsca. Dobrze, według tej koncepcji, mam nadzieję, że sobie zapisaliście, według tej koncepcji istnieje coś takiego jak wzór na zmianę, czyli takie, my ją bardzo lubimy za to, jak jest narysowana, po prostu bardzo zachwyca. Możemy tak mówić, bo to nie my rysowałyśmy, ale jakby bardzo jest to oddane, co chciałyśmy tu pokazać. I Beckhardt mówi, że żeby zmiana zaistniała, to dobrze, żeby właśnie były te trzy komponenty, te trzy elementy. Po pierwsze, musi być jakiś silny bodziec, jakiś ból, żeby zmiany dokonać. Pytanie, czy ty w tym swoim wyzwaniu czujesz taki silny bodziec, czujesz taki ból, coś ci się, tak jak tutaj widzicie, ta baletnica, no ma otartą jedną nogę, jest ból. Bo jak tego nie ma, jak to nie ma czegoś silnego i powiedzmy tutaj byście wstawiły zero, no to się wynik jakby nie mnoży, prawda? Nie mnożymy przez zero, więc wszystkie te trzy elementy według Beckharta muszą być. Więc jak nie masz takiego silnego bodźca, albo twój klient nie ma silnego bodźca, to on będzie robił wszystko, żeby tej zmiany nie wdrażać. To jest też o tym, że nie możemy zmusić kogoś do zmiany. Jak ktoś nie chce mieć zdrowego stylu życia, to co byście nie robiły, to czy podsuwały, czy nawet podpowiadały, to się nie zadzieje. Tak? Musi ta osoba zobaczyć, że poczuć ten bodziec. Drugi element to jest plan. To jest plan działania, czyli mogę właśnie tą nogę opatrzeć, mogę sobie jednak znowu włożyć tą baletkę, a może będę chodzić teraz w kapciach. Czyli mam jakiś plan, mam jakieś rzeczy do wyboru.
Jeżeli tego nie mam, nie mam w ogóle pomysłów, nie mam żadnych opcji, no to też tutaj mogę, to nie wdrożę zmiany. Nie zadzieje się zmiana, kiedy ja po prostu widzę tylko jeden sposób działania, nie widzę żadnego innego. Często właśnie coaching jest o tym, żeby pokazać klientowi, że to jego takie torowe myślenie to jest tylko jeden ze sposobów na życie, jeden ze sposobów realizacji celu, że są jeszcze jakieś inne obszary, czyli właśnie to jest o tej zmianie perspektywy. I trzeci element to jest wsparcie w pierwszym kroku. Czyli tutaj taka ręka, druga taka jakby w formie bandaża, też bardzo nam się ta metafora podoba. I Beckhardt mówi, że bardzo ważne jest wsparcie na początku. Czyli nie bycie samemu w tej zmianie, tylko jakaś grupa wsparcia. Też właśnie Prochaska i Clemente dużo też o tym mówią, że zmiana, żeby zaszła, to dobrze, żebyśmy kogoś mieli przy sobie. Albo grupę wsparcia, albo chociaż jedną osobą, no albo właśnie specjalistę, czy jest to właśnie terapeuta, czy jest to trener, czy coach. I teraz jak sobie tak na to patrzysz, też pomyślcie właśnie, czego ty potrzebujesz, by ruszyć z miejsca. Może potrzebujesz jeszcze się poprzyglądać, czy to na pewno ten moment, czy to już jest ten moment. Może potrzebujesz poszukać opcji, zrobić sobie taką klatkę stop, rekonesans, może porozglądać się, jak inni robią, żeby tutaj ci się zgromadziły różne akcesoria do działania. A może potrzebujesz wsparcia w pierwszym kroku. Może, wiesz, tak samemu jest bardzo trudno, może trzeba właśnie poprzyglądać się, kto może ci w tym wspierać, może czas właśnie skorzystać z wsparcia czyjegoś, a może poprosić przyjaciela o pomoc, może się w ogóle komuś zwierzyć z tego, że ty takiej zmiany potrzebujesz. Także też tak sami dla siebie popatrzcie, który element was zatrzymuje, który element cię zatrzymuje, który cię inspiruje do czegoś i też zachęcam, napiszcie na czacie. Może którą z tych trzech kart do czegoś nowego was zaprasza, coś wam nowego otwiera. Czy właśnie silny bodziec, czy plan, czy wsparcie. Może to wszystko masz. Może tak naprawdę to wszystko masz. Może tylko trzeba właśnie chwili takiego zatrzymania, pozbierania sobie tego i to pójdzie. Trójka piszecie. Właśnie, powiem wam też, że ta trójka była bardzo zatrzymała jedną z dyrektorek, z którą pracowałam. Powiedziała, że to w ogóle całe w ogóle koncepcje takiego prowadzenia wdrażanych osób do organizacji zmieniła mi sposób patrzenia, bo ona po prostu, dlaczego ci ludzie potem nie wdrażają tych rzeczy, bo my im nie dajemy wsparcia w pierwszym kroku. Zatrudniamy jakieś szybkie szkolenie wdrożeniowe, idź, a nikt nie jest takim prawdziwym wsparciem na początku. I jakby ta koncepcja tak mega jej pomogła zrozumieć, że no wtedy nie mnoży się ten wynik. Nawet jak ludzie mają no tutaj motywację, tak, załóżmy, że ten ból jest też taką metaforą motywacji, chęci do działania. Mają plan, mają narzędzia, ale nikt im nie pomaga. Oni się gubią przez to. Także zobaczcie też znowu w tym obszarze tutaj biznesowym, przywódczym chcę wam pokazywać, że też te proste trzy karty mogą bardzo pokazywać, co należy robić po prostu, na co zwrócić uwagę, kiedy mówimy o zmianie. Także wszyscy trójkę wybraliście. Ja się nie dziwię, bo my o tym zapominamy. Zawsze też jesteśmy uczeni, tak, że no, trzeba samemu, samodzielnie, ja silna, ja siłaczka. No a właśnie nie jest niczym złym proszenie o pomoc i korzystanie z tego wsparcia, zwłaszcza na początku waszej drogi do zmiany. I też tutaj dopowiem, że no też mnie w ogóle nie dziwi, tak, że tą trójkę wybrałyście. Myślę sobie, że w ogóle ta trójka jest o naszej pracy, tak? O byciu tymi, jak ja to mówię, towarzyszami w zmianie, o towarzyszeniu tej drugiej osobie w tym trudnym procesie, procesie wdrażania, już nie kontemplowania tylko, ale też wdrażania zmiany. Ale też od razu się podzielę z wami taką wskazówką, że możemy jakby właśnie te trzy karty rozłożyć na stół, zrobić psychoedukację, zadać te pytania, które zadała wam Asia. To czego najbardziej potrzebujecie, żeby ruszyć z miejsca? I jeżeli na przykład pada ta trójka, to wsparcie, to możemy rozłożyć resztę kart, potraktować je naprawdę metaforycznie i powiedzieć, ok, ale to na czym to wsparcie miałoby na przykład konkretnie polegać? Co to jest dla ciebie to wsparcie? Co, nie wiem, ta druga osoba, czy twój zespół, czy twój współpracownik miałby robić, albo czego nie robić? Bo znowu, tak, jakby to wsparcie, to możemy, każdy człowiek innego wsparcia potrzebuje. Jeden potrzebuje przytulenia,
I drugi potrzebuje po prostu przegadania, trzeci potrzebuje pocieszenia, ktoś inny wysłuchania, ktoś inny takiego, nie wiem, analitycznego podejścia do tego, żeby ciach poukładać sobie wszystko, nie wiem, w tabeleczce w Excelu. I to tak pięknie można już ukonkretnić, to na czym to wsparcie miałoby dla ciebie polegać, dla ciebie oznaczać. I reszta kart może przyjść nam z pomocą. I właściwie już zbliżając się powolutku do końca, ale jeszcze mamy te pół godziny zakontraktowane, chciałobyśmy Was zaprosić do tego, żebyście popracowały w dwójkach, trójkach, przez chwilę, przez dosłownie, nie wiem, 6 minut w tak zwanych zoomowskich pokojach. Chciałobyśmy, żebyście teraz dały sobie ten moment na rozmowę, na wsparcie z innym coachem, z inną coachką, coachycą, żeby porozmawiać o tym, no właśnie, to jak rozmawiamy tak dzisiaj już ten cały dzień, chciałam powiedzieć, ten cały webinar o zmianie, o tym, jak jej doświadczamy, czego potrzebują nasi klienci, to chciałbyśmy, żebyście porozmawiały o tym, w jakich kontekstach, w jakich tematach te karty, te różne talie mogą się okazać Wam pomocne teraz, kiedy pracujecie teraz ze swoimi klientami w tym specyficznym czasie dla nas wszystkich. Ja na chwilę zrobię stop szerowania, bo mam wrażenie, że teraz jak zastopuję szerowanie, łatwiej mi pójdzie z tymi pokojami. Może nowe grupy, nie? Żeby też nie było, że w trójki połączy. Trójki, to mamy 15 osób, czyli ale minus my to 13, to cztery pokoje, jedna grupa. Wiecie co, zachęcamy Was może do takich dwóch, Marta będzie dzielić, a ja powiem, dopowiem, że może takie dwie rzeczy sobie w tych pokojach poruszcie. Jedno, co sobie jakby bierzecie z tej podróży, którą przeszłyście, żeby tak sobie też to w grupie dam. Słuchajcie, ja sobie tutaj przeszłam to i to sobie zabieram. No a drugie właśnie to, co Marta powiedziała, to jak tak patrzycie na te karty, to gdzie jeszcze można je zastosować? Właśnie może dzięki temu procesowi, który Wy przeszłyście, widzicie też obszary zastosowania. Gdzie, w jakich tematach, może z jakimi klientami, co Wam się tutaj pojawia? Może w jakim ćwiczeniu, w jakim temacie? Potem się też na forum tym podzielimy. Tak. To dam Wam 5 minut i jeszcze 60 sekund wcześniej dostaniecie informację, że się kończy czas. Dobra, 6 minut mam. Ale, bo Asia, słuchaj, ja nie wiem, jak to zrobić. Ty jesteś w jednym z pokoi, ale po prostu nie wejdziesz do niego. Dobra? Ale ten pokój nadal będzie trzyosobowy, bo tak to udało mi się... udało mi się zrobić i my tu będziemy na Was czekać. No dobra, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. O. Więc dołączajcie do pokoi. Będziecie po dwie albo po trzy osoby w pokojach. Tu ktoś nie dołączył. Ale tak, może... ja... tak, nie mogę nic zrobić z Kingą. No to nic. To chwilkę przerwy. Ile minut? Tak. 5 minut. No 6 minut ustawiłam, nie? Wiesz, co jest najlepsze? Nie wiem, czy to się nagrywa. Jest nagrywanie, wiesz, bo ja widzę. A, jest nagrywanie ciągle. Dobrze. Także chyba się wyłączymy na chwilkę, prawda? Tak, z mówieniem i z kamerą, tak, ale to będziemy cały czas.
O, widzę, że już wracacie. Porzuciłam się sama. Ojej, ale chcesz wrócić z powrotem? No nie, bo to już kończymy, nie? Bo tam jakaś... Zostało tak pół minutki, no. No nie, to już zostanę z tobą, Marta. Bardzo mi miło, Bożenko. Wiesz, że ja czekam też na twoje karty, te malarskie. Nie, no właśnie mówiłam dziewczynom, na dole jest grafik, który opracowuje już końcówkę. Ja dzisiaj tu wskakuję i dziękuję w ogóle. Nie będę mówiła, bo na pewno jakieś tam zakończenie, ale ten dziękuję, bo to mi dzisiaj bardzo pokazało, w czym ja mam kłopot. Ja się cieszę, Bożenko. No naprawdę, super. Aż mam ciarki. Ale, bo Bożenka też wydaje karty. Pięknie. Tutaj nawet ma jedne Bożenki. Boże, jak one się nazywają? Karty KIS. KIS. Przepraszam, ale czekamy na kolejne i proces twórczy to nie jest. Ja przytulam Ciebie po prostu. Przytulam Ciebie, jak nie wiem co teraz. Bożenka, chyba nam przez przypadek uciekłaś. No, wyrzuciłam się sama. No właśnie to są moje te technologiczne, prawda, umiejętności. Cześć, Bożenko, cześć. Witajcie dziewczyny. I w ogóle cudownie, że teraz Was widzimy. Wszystkie? Wszystkie chyba, nie? Prawie wszystkie Was widzimy. Znaczy wszystkie jesteście, a wszystkie prawie widzimy. Bo to jest rzeczywiście taki moment, że my chcemy z Wami po prostu porozmawiać o tym, o czym rozmawiałyście w pokojach, właśnie jakie widzicie zakresy, czy też potrzeby użycia tych kart. Może też przy okazji macie do nas jakieś pytania, refleksje, wątpliwości. No po prostu jesteśmy tutaj dla Was, więc z przyjemnością odpowiemy. No właśnie, to gdzie widzicie zastosowanie tych kart? W swojej pracy, w swoich takich niuansach zawodowych. Chętnie posłuchamy. Mogę się pierwsza wypowiedzieć, słuchajcie. To jest wątek, który zaczęłam rozwijać w pokoju, ale nas obcięło, więc tutaj powiem, że dla mnie to jest genialne narzędzie, bo ja pracuję na uczelni i będę miała w przyszłym semestrze, słuchajcie, coaching kariery naukowca z doktorantami i ja bardzo potrzebuję tego bardzo jasnego takiego osadzenia na koncepcjach, no bo po prostu to jest takie miejsce, nie, że tutaj praca, metafora i tak dalej, możemy w tym popłynąć, ale gdzieś jakby nie stracę czasu, słuchajcie, na tłumaczenie, dlaczego metafora działa, jakie w coachingu wykorzystujemy modele zmiany, bo ja już to mam, a zajęcie jest mało, bo ma być tanio, więc zajęcie jest mało, a ja już to mam, po prostu tu, w kolorze, podzielone, no, także super to jest. Super. No wiesz co, to jest jak taki węzeł trochę, bo to łączy zarówno te rzeczy, które są na górze, czyli te wszystkie koncepcje, inspiracje, innowacje, tak? Bo tak jak ja zaczęłam z kolei też mówić do Małgosi w pokoju, że mój kolega, który pracuje z ludźmi, którzy są relokowani z innych krajów tutaj do Londynu i oni kulturowo na przykład mają problem z używaniem czegoś takiego jak karty, to problem przestaje istnieć w tym momencie, kiedy on im mówi, że to są pocztówki albo ilustracje. Nie używa słowa karty, bo to się kojarzy z tak zwanym, przepraszam za wyrażenie, tarotem dla psychologów, jak to niektórzy nazywają, tylko on używa, że jest to forma pocztówek, które służą do tego, żeby pobudzić nasze kognitywne zasoby, tak? Ale mi się one kojarzą z taką bardzo, bym powiedziała, klepsydrą, tak? Że z jednej strony łączą to, co jest takie bardzo męskie, takie twarde, takie naukowe, z tym, co jest takie właśnie delikatne, kobiece, subtelne. Ja kocham to pojęcie, które się pojawia w Points of View, zresztą we Flow ostatnim, czyli to in between. I to jest dla mnie taki synonim in between, patrzenia między znakami, tak? Że jednak pewne rzeczy z punktu widzenia uczelni czy jakiejś innej instytucji, gdzie są pewne zasady, rygory, gdzie jest firma, są ostro wyznaczone, a poprzez używanie tego typu narzędzi my te granice zacieramy i one się robią takie płynne, tak? To się może dotknąć, przeniknąć delikatnie. Jest miejsce na jakieś takie rzeczy, które to scalają, ale nie są takie nachalne, nie? Ale to taka moja bajka, nie? Ale pięknie to ujęłaś, dzięki. Bardzo proszę.
Bo też w coachingu dużo narzędzi jest tylko, prawda, bazujących na metaforze. A my mówimy, kurczę, gdzie ta psychoedukacja? Że często ludzie nie rozumieją, co się z nimi dzieje. I od kiedy używamy też wiedzy po prostu, to wiele osób takie ma, to jest normalne, że mi się, na przykład mam nawrót. Albo to jeszcze tym się muszę zająć. To wszyscy tak mają, aha. I to jest jakby bardzo takie, prawda, budujące też takie poczucie bezpieczeństwa u ludzi, tak jak pięknie powiedziałeś, że tak pozwala przenikać temu, co twarde, do temu, tak, co tak. Bo my jednak, biorąc pod uwagę czy nasze doświadczenia w kontekście studiów, tak, no bo jesteśmy po różnych uczelniach, ja jestem na przykład po SWPS-ie, czy biorąc pod uwagę różne szkoły coachingowe, tak, ja jestem Nobel Manhattan Coaching, tak, gdzie ten grow był przekształcony w T-grow, bo tam dochodził to T jako topic i jest to takie jak walenie młotem po ścianie. I to jest takie, przepraszam za wyrażenie, trochę straszne, tak? Bo ty masz plan, ty masz go zrobić. Tak jak w korporacji masz deadline, tak? I ty czekasz na tą zmianę, ty zapierdzielasz za tą zmianą, że ty chcesz zobaczyć, że klient to ma, nie? Że ta osoba, czy ten młodzieniec, czy dziewczyna, no bo to zależy, w jakim obszarze to eksplorujesz. A tu jest potrzebne coś takiego... In between. Takim momentem aha, tak? Z takim momentem właśnie... otwierania drzwi, no przecież jak drzwi otworzysz, to też nie zawsze w nie włazisz od razu, tak? Czasami je otwierasz, staniesz w tych drzwiach i mówisz, no dobra, podoba mi się to, co jest przede mną, czy może jednak zostaję tu, gdzie jestem, tak? I to jest to, co tutaj Marta bodajże ty dzisiaj powiedziałaś i to mi się tak bardzo podobało, że to daje nam oddech w zmianie, tak? Że ja nie czuję tego, za przeproszeniem, mojego superwizora, czy tam prezesa, bossa, czy kogoś innego, który mówi, masz to zrobić, bo jak nie, to wypad. Tylko jest, ja cię zapraszam do tego, tak? Albo pokazuję ci tą możliwość. Ty zdecyduj. Bo ty będziesz ponosić konsekwencje, nie ja. Ty. I tutaj jak dziewczyny, żeście też mówiły, a propos, po mnie chodzi tak od paru dni, taki patrzenie właśnie in between w kontekście strachu, tak? W kontekście tego słowa fear. No ja sorry, że ja używam takich słów, no ale no to u mnie to bardziej się tym pracuje. Ja w pewnym momencie sobie to rozpisałam właśnie w taki sposób, że tu jest fear, ale fear na zasadzie wskazówki, bo dla mnie to narzędzie to jest tak jak wskazówka, jak drogowskaz, tak? Bo ja się mogę poruszać pomiędzy różnymi koncepcjami, mogę je łączyć. To jest to, co Małgosia powiedziała, że to jest fantastyczne, że to jest taka podstawa. Podstawa, którą dajesz różnym środowiskom, które są twarde, że to jest zmierzone, przebadane i że to nie jest właśnie takie, wiesz, odwalone od czapy, jak pani w salonie, gdzie masz kulę kryształową, tylko jeszcze postawisz i widzę cię, nie? I jednak my najczęściej się mierzymy właśnie z tą koncepcją strachu, tak? I ja tak zaczęłam szukać w tej koncepcji, dlaczego strachu się bać? Może potraktować go po prostu jako wskazówkę, tak? Jako bilet, jako zaproszenie. I pojawia mi się w tym jak gdyby coś takiego jak F to jest fokus, czyli na ile jesteś skoncentrowana na tym, co ty chcesz zrobić, tak? Czy ty to widzisz w ogóle? E na zasadzie energia, czyli jaki jest twój poziom energii w kontekście w ogóle tego, czy ty jesteś gotowa do zmiany, czy ty masz w sobie tyle energii, żeby coś zmienić w sobie? Bo może tobie się wydaje, że ty masz, ale środowisko z ciebie to wypompowuje, tak? I ktoś cię naciska na tą zmianę, ale ty jesteś w takim stanie, że tobie jest ładowarka potrzebna, a nie za przeproszeniem ktoś, kto cię pcha, nie? Potem masz działanie, czyli akt, tak? No dobrze, ale żeby zacząć działać, to po pierwsze musisz wiedzieć, dokąd idziesz, musisz mieć siłę na to i dopiero wtedy zadziałasz. No i wtedy na końcu mamy to R, które jest rezultatem, który zobaczymy, prawda? I gdzieś szukać w tych rzeczach przy pomocy tych kart odpowiedzi, wiesz, na ten wzór w tej zmianie, tak? I to dla mnie to otwiera. Dzięki, Iza. Asia, Daniel, mi się zdaje, że to chciałaś coś powiedzieć? Tak, dzięki. Chciałam powiedzieć, że dla mnie, ja sobie tak zapisałam, że i też dzieliłam się, ja byłam z Olą w pokoju, dzieliłam się tym, że
Dla mnie te karty są taką elastycznością. Elastycznością, bo mogę sobie wybrać tą koncepcję, która akurat do tego klienta na tej sesji będzie przemawiać, czy mogę wybrać dowolnie spośród tych trzech talii, a mogę też pomieszać, tak jak wy pokazywałyście. Więc mam takie poczucie, że są bardzo co takie multifunkcyjne te karty. I tak jak obie mówiłyście i do sesji indywidualnych i do biznesu, ale tak sobie myślę, bo ja też dzieliłam się z Olą taką refleksją, bo ja byłam na waszym spotkaniu jakoś na wiosnę ubiegłego roku, jak wy byłyście takie pełne energii, której wam nie brakuje dzisiaj również i entuzjazmu do tych kart, ale ta refleksja dotyczyła mojej drogi. Bo ja wtedy w ogóle tak patrzyłam, no fajne rzeczy dziewczyny zrobiły, ale w ogóle o co chodzi, tak? A dzisiaj tak sobie myślę od jakichś ponad godziny, kurczę, dlaczego ja ich jeszcze nie mam, tak? Więc ta refleksja dotyczyła tego też stanu umysłu mojego, tak? Jako coacha, jako osoby, która pracuje z ludźmi. Też w kontekście tej edukacji, bo mam takie poczucie też jako psycholog, że coach jest taką osobą, która ma bardzo szerokie horyzonty, tak? Bo ja tak sobie patrzyłam dzisiaj na te karty i z doświadczeniem z ostatnio zamkniętego w ciągu 2 tygodni procesu zakończonego, to sobie myślałam, kurczę, że gdybym miała je wcześniej, to może wcześniej by coś klientka zobaczyła, albo coś ja bym więcej zobaczyła, tak? Bo akurat powiedziałam klientce, że no to jest ten moment, kiedy musimy przerwać, zakończyć proces, bo ja mam takie przekonanie, że zresztą zgodziła się ze mną klientka z tym, że to jest czas dla niej na terapię, bo wyszło, tak, i ona powiedziała tak, no tak, bo ja kilka miesięcy temu przerwałam, bo gdzieś tam straciłam kontakt z terapeutą. I tak sobie myślę, że właśnie na różnych poziomach i na różnych płaszczyznach można z tymi kartami pracować. Także dziękuję bardzo za to doświadczenie i tak. I to takie bycie z wami w tym wspaniałym dziele swoim. Dzięki, też zachęcamy wszyscy powiedzieć, co sobie też zabieracie w ogóle z tego. Tak. Też tak powiedzieć, bo będziemy zmierzać powoli do końca. Co sobie zabierasz też z dzisiaj? Ja mam taką refleksję jeszcze budując na tym, co Joanna powiedziała przed chwilą, że to mnie umacnia w takim przekonaniu, że niczego nie zgubimy w tym procesie. To znaczy, jeśli wiemy, że klient jest autorem swoich rozwiązań i wie wszystko o sobie, o swoim świecie, to teraz wie jeszcze bardziej. To znaczy, ja żadnym słowem, które jednak jakoś zamyka rzeczywistość, nie przymknę mu drzwi, mówiąc krótko. W sensie on sobie pootwiera wszystkie możliwe drzwi, bo te pytania zadadzą wszystkie możliwe pytania, które on sobie życzy sobie zadać. Więc umacnia mnie w takiej coachingowej roli i upewniam mnie co do losów klienta, jeśli mogę w ten sposób o tym powiedzieć. Nie mówiąc już o tej lawendzie, która za Joanną tam z tyłu była, a ona mi się w ogóle otwiera bardzo i dla mnie jest mocno otwierająca i ma takie mocne kotwice otwierające wokół tej lawendy, więc tak, o otwarciu. Karty są dla mnie o otwarciu. Dzięki Monika. Co chcesz jeszcze podzielić? Ja może powiem słowo, bo ja sobie tak pomyślałam, że właśnie wyskoczyłam z procesu twórczego tutaj do was, że za chwilę tam znowu wracam do procesu twórczego i z takim wyzwaniem. I jako bardzo to spotkanie potraktowałam osobiście, że to dla mnie było to spotkanie, że właśnie mierzę się teraz ze swoimi kawałkami. I jakby zobaczyłam na innym narzędziu, a tych narzędzi też znam wiele, jakie to jest cudowne w ogóle procesowanie, że ten wgląd się pojawił i że ja nigdy bym nie wymyśliła sobie ani rozpoczęcia, ani tego procesu, ani zakończenia,
gdybym nie doświadczyła tego, być może właśnie te obrazy, które wybrałam, te karty, które jakoś gdzieś wołały do mnie, no właśnie też mi pokazały, że to jest to, bo ja tam napisałam w tych komentarzach, że tam powiedzmy, już nie pamiętam, gdzieś tu mam notatki, że ta piątka, o tak, to moja piątka. Że nie wiedziałam, co to w ogóle tam jest pod spodem, nie? Ale to tak wołało do mnie. I ta 1-7, ojejku, kości zostały rzucone, tak, no ale ja nie umiem odpoczywać przecież teraz, bo jestem w takiej ekscytacji, więc to po prostu proces taki, jak mówicie, który bardzo mnie doprowadził mnie do tego końca z taką bardzo ciekawą refleksją, że ja bardzo chcę, ale ja nie mam tego bólu. To jest to, że ja nie zatrzymuję brak bólu. Ja nie ściągam tej puenty. Tak. Ale puentą jest to, że ja mam jednak doświadczyć tego bólu i się go nie bać. Także bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za proces, za spotkanie w pokojach No i działamy dalej. Działamy. No my mamy bardzo dużo sposobów. Ja to mówię bardzo, mówię my mamy, ale teraz powiem to bardzo też osobiście jako ja, Marta, że właśnie my mamy bardzo dużo sposobów na to, żeby unikać tego bólu, żeby od niego odwracać uwagę. Mi na przykład pandemia no jakby po raz kolejny uświadomiła, jak ja bardzo zmęczeniem w ogóle odwracam uwagę od bólu, od strachu, od jakiegoś zagubienia, że ja się po prostu zamęczę i ja wtedy nie będę czuła tego, że się boję, tak? I że to jest, mamy tak dużo sposobów teraz w XXI wieku. Zawsze się śmieję, że pokolenie naszych rodziców miało głównie alkohol, a my mamy znacznie więcej, tak? Komórki, social media, Netflix, zakupy, mnóstwo jest tych znieczulaczy. Ale zobaczyć ten ból, bo on nas wtedy zaprosi do tego, czego my w tej zmianie potrzebujemy. Ja jeszcze jakby tak od siebie chcę powiedzieć, że, bo ja jakoś też tak, my prowadziłyśmy, ale też byłyśmy w procesie, przynajmniej ja to tak czuję, jakoś tak bardzo ze mną też rezonuje i za dzisiaj ten oddech, do którego ty nawiązałaś, bardzo się do tego uśmiecham, bo mam w głowie kilka procesów takich mentor coachingowych, które prowadziłam ostatnio z początkującymi coachami, kołczkami, że one tak często w tych procesach, które prowadzą, Jezu, jak one czuły się takie niedoskonałe, takie, nie wiem, zagubione, że może to, że może tamto trzeba było zrobić temu klientowi, a może przyspieszyć, a może bardziej skonfrontować, a te teorie w tych kartach, no jakby pokazują, no nie, proces się toczy, tak? My pewnych rzeczy nie przyspieszymy prekontemplacji klienta. Tak, że musimy dać mu czasami czas, on może tego naprawdę potrzebuje, że no, klient może mieć oddech w zmianie, ale i coach może mieć oddech w zmianie, że nie na wszystko ma wpływ i trzeba temu klientowi też zaufać. Ale to też jest trochę tak, że ja czasami, jak ktoś się mnie pyta, czy da się szybciej, ja mówię, że tak, że jak jest trawa w ogródku i ty ją ciągniesz, to on na pewno szybciej urośnie, nie? Że to tak nie działa, że wszystko ma swój czas, swój rytm, że nie staniesz, nie wyjdziesz w takiej korby, jak na początku XIX wieku były w samochodach. Pamiętacie, że trzeba było tak, albo na motorze, że trzeba tam dziabnąć tą nogą, żeby tam pokręcić, nie? No to możesz se stanąć i dziabać, ale jak nie ma benzyny, to i tak nie ruszy, nie? No nie pojedziesz. No nie ma opcji. Ale ja myślę, że my sami bardzo często, tak jak tutaj też w tym całym naszym dzisiejszym spotkaniu, pod koniec się pojawiło to, czego my potrzebujemy. I wszystkie, to zbyt duży kwantyfikator. Większość z nas zaznaczyła, że jest potrzebne wsparcie, tak? Ja pamiętam, że swego czasu to chyba Małgosia Żukowska miała wywiad z taką dziewczyną, która pracuje właśnie jako coach dla coachów. Że ona się specjalizuje w pomaganiu kobietom, które na co dzień pomagają innym kobietom w zmianach, nie? I ja mówię, Jezu, to chore, no przecież jak ja jestem psychologiem, po stażu psychologicznym, po szkole trenerskiej, po jakichś innych szkołach, to na co mi ktoś, kto mi będzie pomagał, tak? No przecież ja już jestem kurna tak wyedukowana, że mnie to już nikt nie pomoże. I mi już nikt nie pomoże, tak? Więc czasami jest potrzebna osoba z zewnątrz, bo ja jestem tak cholernie mądra i tak inteligentna, że przecież ja sobie potrafię takie różne rzeczy tam nawciskać do tej głowy, że tylko ktoś z zewnątrz jest w stanie zobaczyć, że może ja utknęłam, nie? Albo że ja sobie wciskam jakąś ciemnotę nieziemską do tej głowy, bo się zafiksowałam na czymś.
Więc tak, my też potrzebujemy wsparcia, ale nie tylko wsparcia na zasadzie takiego podtrzymania, tak, czy pomocy. Wsparcia na zasadzie może lustra, tak, może inspiracji, właśnie czegoś takiego. I to też dzięki tym kartom można zobaczyć, tak, bo one są nie tylko dla klienta, nie tylko dla organizacji, ale ja myślę, że one są dla nas. No i znowu za dużo gadam. Autosuperwizji na przykład też. Tak, no dobra, za dużo gadam jak zawsze. Dziękujemy, bardzo cenne. Mamy komentarze, nie? Jeszcze Asia na... Tak, to Olena pyta, dziękuję bardzo za dziś. Bardzo przypadł mi, mi sposób omawiania na sesji zero o coachingu. To może zaciekawić klienta, tak można opowiedzieć każdą historię, zmienić perspektywę, bo i słowo o nowe spojrzenie zmienia perspektywę. Bardzo spodobało mi się to, że będą przydatne w pracy o emocjach, nie nazywając wprost, otworzą klienta. Tak, bardzo często właśnie kawałek. I Małgosia też napisała super spotkanie, piękne i unikatowe karty, praktyczne wskazówki do zastosowania kart, na przykład w celach terapeutycznych, a zwłaszcza do szkoleń w biznesie. Dziękuję za wiedzę w tym zakresie. Od roku myślę o stworzeniu własnych kart. O, będziemy kibicować. Także dziękujemy Wam. Będziemy płynąć do końca. Tak. Jeszcze oczywiście zostawiamy kontakt do nas. Tu Marta zaraz znowu wyświetli na chwilkę prezentację. Znaleźć, jak nas nie znamy gdzieś w internecie. Możemy się potem... nie to miałam pokazać, ale... O, przepraszam. Także zachęcamy też, bo możemy pozostać w kontakcie. Też zapiszcie się do naszych newsletterów. Bo no jesteście zapisani. No już teraz wy jesteście zapisani, no to akurat tak, ale też jakby tam na pewno my informujemy, jak jeszcze jakieś spotkania organizujemy. Jak będziecie miały jakiekolwiek pytania, też do tego zachęcamy, zostawiamy nasze maile, też piszcie, dzwońcie, my chętnie porozmawiamy też na spokojnie, czy o tych kartach, czy w ogóle o waszych wyzwaniach, bo też bardzo lubimy wspierać w tych tematach takich naszych stricte zawodowych. Tak, myślę, że to też jest dobry moment właśnie, żeby dać Wam taki sygnał, że właśnie, tak jak tu jest napisane, zapraszamy do skorzystania z promocji, bo nasze karty są owszem dostępne też w topowych sklepach, czyli Experience Corner i Gadżety Trenera, ale są też dostępne na naszych stronach. I my z Asią mamy teraz na te karty promocję. Co prawda nasze ceny się nieco różnią, ponieważ ja jestem VAT-owcem, a Asia nie. Ale mimo wszystko są one w dużej promocji względem takiej standardowej ceny. I też chcemy dać taki sygnał, myślę, że obie z Asią mamy tutaj podobnie, że jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, sprzedaży na firmę, czyli żebyśmy my wystawiły fakturę zamiast sprzedaży przez sklep, albo ktoś potrzebuje sprzedaży ratalnej, to my jesteśmy naprawdę otwarte na różne rozwiązania, bo jako autorki jakby możemy się po prostu, tak jak to się mówi, z klientami dogadać. Więc nie bójcie się po prostu pytać, a naprawdę te karty mamy poczucie, że będą służyć. Zresztą same to zauważyłyście. I gdybyście miały jeszcze jakieś pytania o karty, to śmiało, po prostu śmiało. Śmiało piszcie, śmiało dzwońcie. Asia, to może wkleimy do naszych sklepów. Co, linki? Masz pod ręką? Nie mam, ale zaraz znajdę. Ja też przeklikam go. Także zapraszamy do rozmów, do kontaktu. Na pewno po wakacjach jeszcze jakieś webinary robić będziemy, bo też... Tak, tak. Plik PDF jest wysyłany do wszystkich osób, które skorzystają, znaczy które kupią karty. Bardzo polecamy i też na naszym YouTubie jest chyba jeden czy dwa jeszcze webinary o tych kartach właśnie sprzed roku. I my nagrywałyśmy ten webinar, w związku z tym też otrzymacie od nas w przeciągu 2-3 dni, jak sobie to wszystko zgramy i wgramy na YouTube'a link, więc bardzo Wam polecamy wracać do tego nagrania, czy też udostępnić dalej w swojej społeczności, jeśli uznacie, że komuś te karty, czy po prostu takie spotkanie do odsłuchania będzie służyć. Także link do nagrania też od nas otrzymacie. Tak, my też nagrałyśmy 5 takich odcinków o kartach. Tak. W kontekstach, jak pracować z rodzicami, jak pracować w superwizji, jak pracować z menadżerami, także różne też takie inspiracje właśnie i tam bardzo też tak podpowiadamy krok po kroku, jakie pytania zadać, jak karty ułożyć, więc też zerkajcie na te nasze YouTube'owe obszary, bo też nawet jak już macie karty, czy sobie zakupicie, to tam możecie dodatkowo sobie znaleźć. Zmień perspektywę, akurat mój kanał się nazywa, a twój, Marta?
Mój się nazywa Marta Iwanowska-Polkowska, Manufaktura Rozwoju. To też znajdziecie, zaraz też może wkleimy też szybko, jak się da. Tak. Bo to zawsze łatwiej od razu mieć wklikane i tam sobie możecie pogrzebać, bo my już dużo, bo jakby tak mamy poczucie, że o tych kartach opowiedziałyśmy, bo lubimy bardzo spotkania z Wami, więc też mówię, bądźmy sobie w kontakcie, bo na pewno jeszcze będzie okazja się spotkać. Tak. Mamy też tutaj, może powiemy, że też mamy taką usługę, że jeżeli ktoś chce, to może mieć te karty z taką indywidualnym szkoleniem, że też mamy taką opcję, że można mieć po prostu jeden na jeden, jeżeli ktoś w jakimś z Was specyficznym kontekście pracuje i potrzebuje po prostu stricte o swoim, na przykład, nie wiem, do jakiegoś szkolenia się szykujecie, do jakiegoś warsztatu i potrzebujecie tylko o swoim temacie porozmawiać, to my też jesteśmy na to, mamy dokładnie taki produkt też, więc też zachęcamy, że można po prostu sobie jeszcze już takie szkolenie. Dzień dobry, witajcie. Przepraszam. Dzień dobry. A któż to nam się włączył? Nie, to ja, wiesz co, bo włączyłam tego YouTube'a i włączyło mi się już nagranie. Okej. Dobrze, to jak jeszcze dosłownie tą chwilkę możemy dać Wam czasu na pytania. Może ja już wyłączę nagrywanie, Asia, co? Tak, tylko jak to zrobić? Tu. Najpierw zrobię stop share. Gdzie jest te moje? Może jeszcze tak, żeby się proces domknął, zawsze lubię. Napiszcie może też tak na czacie, każda dla siebie, jakbyście nawet takim jednym słowem, co sobie stąd zabierasz? Jednym słowem, z całego tego i miałyśmy taki podwójny proces i każda nad swoim tematem pracowała i patrzyłyśmy tak oczami kart, jakie można wykorzystać. I tak mam poczucie, żebyśmy tak sobie domknęły. I żeby każda z Was tak sobie wyszła z takim właśnie średnikiem tu postawionym. Jakbyście jednym słowem, zdaniem powiedziały, najbardziej sobie dzisiaj stąd zabieram. Co by to było? Spokój obranej drogi. Super. Gotowość do zmiany, piękne. Oddech w procesie, po swojemu, w swoim rytmie. I z energią. Chęć powiększenia udziału obrazu w pracy coachingowej, energię do działania. Zabieram sobie odwagę w poskromieniu mojej zestawności i potrzeby wsparcia, proszenie o wsparcie, super, Ani. Potwierdzenie, że jestem na właściwej drodze. Super. Także bardzo Wam dziękujemy. Będziemy, tak jak powiedziałyśmy, już wrzuciłyśmy te linki, możecie nas znaleźć, możemy być sobie w kontakcie. Dzięki wielkie.